13 września odbyła się 45. sesja Rady Miejskiej w Czarnem. Po wyborze na sekretarza Tadeusza Żyły dyskutowano nad projektem uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. To jest optymistyczna, to znaczy ta pierwsza moja wiadomość optymistyczna, że podatki nie rosną i nie jesteśmy zmuszeni wprowadzać podwyżek. Powiem, że jestem zwolennikiem cały czas, żeby podatki były płacone systematycznie, zgodnie z terminowością, z datami, które są wyznaczone i wszyscy podatnicy wiedzą. A kończąc, myślę sobie, że panie Tadeuszu, to umożliwi nam, że już w listopadzie będziemy może w listopadzie, a może przed świętami roznosili podatki na nowy rok kalendarzowy, budżetowy, ale także to, co pan wspominał, bo cały czas mam w pamięci, żeby szczególnie te osoby starsze, także te obciążenia związane z dzierżawami też, żeby otrzymały do rąk. Jestem zwolennikiem, szanowni państwo, i konsekwentnie będziemy próbowali namówić naszych podatników, żeby płacono podatki systematycznie. Jeżeli uda się z wyprzedzeniem, to ja będę bardzo wdzięczny, bo powiem państwu na przykładzie odpadów. Dzisiaj wielu podatników ma dwumiesięczne opóźnienie. Chciałbym, żeby do 15 na przykład września tych opóźnień było jak najmniej. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie. Panie burmistrzu, za przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, ogłaszam dyskusję. Kto chce z państwa zabrać głos? Jako przewodniczący Komisji Budżetu zabiorę głos w tej sprawie, no dlatego, że wiadomo, że podatki to są nasze dochody własne i one mają wpływ później na budżet. Z jednej strony musimy zdawać sobie sprawę, że niepodwyższanie podatków skutkuje tym, że nasze dochody będą mniejsze, ale myślę, że jest to dobry kierunek, w którym zmierzamy już od kilku lat, że nie podwyższamy tych podatków, no z tego względu przede wszystkim, że podatki oczywiście nie można stosować sobie jaką chce się miarę, jest państwo narzuca nam widełki z stawką minimalną, maksymalną. My od wielu lat byliśmy w tej stawce maksymalnej i niepodwyższanie podatków normuje jakby tą sytuację, bo z każdym rokiem nasze podatki no powoli zmierzają ku tej średniej stawce i myślę, że jest to dobry kierunek właśnie, żebyśmy nie obciążali nadmiernie naszych mieszkańców właśnie kosztami no, inwestycji czy wszelkiego rodzaju działalności naszej gminy. Zwłaszcza, że no, nie oszukujmy się, jeżeli byśmy stosowali tę politykę fiskalną bardzo mocno, no to wielu mieszkańców no, po prostu byśmy na tym stracili. Przykładem może być podatek od środków transportu, gdzie wystarczy, że zwiększymy te podatki i ktoś mający firmę może po prostu przerejestrować firmę sobie i w innej gminie, gdzie są te podatki mniejsze, płacić. Dlatego uważam, że jest to dobry kierunek i powinniśmy się tego trzymać. Podatki i tak są wysokie w naszej gminie i to, że nie podwyższamy tych podatków, to jest jak najbardziej chwalebne. Dziękuję. Kiedyś nie ustalaliśmy tej stawki, punkt drugi od gruntu za 1 metr kwadratowy i pod punkt D. Czy pan burmistrz wyjaśnił dokładnie? No tylko tu chodzi o to, że jeśli sprzedajemy chyba działki niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa, i jeśli nie rozpocznie się budowy w przeciągu 4 lat. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o punkt drugi, o gruntów za metr kwadratowy powierzchni, punkt D, niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, to wynika z, tak jak państwo tutaj macie zapisane, z ustawy, dziennik urzędowy jest określony, bo między innymi nasi inwestorzy, którzy kupują działki, zawsze zwracają się z prośbą o wystawienie, czy teren jest objęty rewitalizacją. Także tutaj głównie z tym to jest związane. Zawsze miłą informacją jest to, że się nie podnosi podatki. Dobrze byłoby, żebyśmy prądu nie mieli podnoszone i innych jeszcze naszych rzeczy. Szanowni państwo, kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry.
Dziękuję. Stwierdzam, że Radomska w Czarnym jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Kolejną uchwałą, nad którą będziemy się dzisiaj pochylać, jest uchwała w sprawie podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarne. Przedstawienie tego projektu, panie burmistrzu, to komu pan powierza? Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, zobligowani jesteśmy ustawą, żeby dokonać zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarne, ponieważ, właśnie przepraszam, nie ustawą, tylko rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku, to macie państwo w uzasadnieniu, w rozporządzeniu jest wskazane szczegółowe sposoby selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i między innymi zostaje wprowadzona frakcja odpadów z papieru i odpadów z tektury jako frakcji papier i mamy tutaj rozporządzeniem jednoznacznie określone, że od 1 stycznia 2018 roku musimy być zaopatrzeni w pojemniki i worki o kolorze niebieskim, czyli w tych to pojemnikach lub workach koloru niebieskiego będzie zbierana frakcja papier. Musicie państwo wiedzieć, że rozporządzenie dało taką możliwość, że może być wprowadzone czy w życie wtedy, kiedy skończy się umowa z firmą, która wywozi odpady. Umowa kończy się pod koniec roku, więc my już wprowadzamy jako uchwałę, w tym przypadku jako projekt uchwały, żeby w przetargu, który niedługo będzie ogłaszany, zostało to już uwzględnione. Nie zmieniły się tak jakby terminy wywozu, bo państwo macie w wersji roboczej tenże regulamin i między innymi te skreślenia to są właśnie te zmiany, które już nie wystąpią w regulaminie, a zmiany są zgodnie z rozporządzeniem. W jednym przypadku, jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, mieliśmy zapis co najmniej trzy razy na kwartał. Uważamy, że co najmniej raz w miesiącu powinno być to wywożone. To będzie, tak jak mówiłem, w ogłoszonym przetargu. Dzisiaj nie możemy zmienić specyfikacji przetargowej z przedsiębiorcą, który wywozi odpady. Chciałbym jeszcze państwu powiedzieć o tych zapisach regulaminowych, że to właściciele nieruchomości mają wyposażyć swoje, no tak jak powiedziałem, nieruchomości w odpowiednie pojemniki koloru niebieskiego, czy w tym przypadku worki, w których to będzie zbierany papier. Więc tak, od początku mamy w naszych regulaminach, że to właściciel posesji dba o to, żeby były odpowiednie pojemniki. Na pewno staniemy przed kolejnymi dyskusjami, bo sami państwo widzicie, że mamy problemy z wielkogabarytami, które są wystawiane. To efekt, czy to działanie różnych czynników, których nie sposób by było przewidzieć, a na pewno trzeba uwzględnić w następnym przetargu. Więc proszę panów, panie o przyjęcie regulaminu w zmienionej formie, dostosowanej do rozporządzenia, które zostało wydane przez ministra środowiska. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, kto z państwa chce zabrać głos przed podjęciem uchwały? Panie Piotrze, bardzo proszę. Może zacznę od zasygnalizowanej kwestii opłat za psy. Myśmy tego nie mieli. W pewnym momencie żeśmy się z tego wycofali na rzecz mieszkańców, którzy te czworonogi mają.
Bogdan zdaje się tutaj mi potwierdza, bo tak przypominam sobie, to była kwota chyba około 25 tysięcy z podatku, więc nie, ona nie była jakoś taka istotna dla budżetu, ale z praktyki też zauważyłem, że to był też jakiś tam powód otwierania pewnych furtek, czyli na przykład zwalniania niektórych z opłat od pieska, no to było też dla mnie budowanie elektoratu ewentualnie w pewnym momencie, ale zostawmy to. Propozycja słuszna, prosiłbym, jeżeli zostanie przedstawiona, żeby szło to w tym kierunku, że te podatki, które ewentualnie za psy były wypłacone, żeby pieniądze z tych podatków szły na pojemniki, na odchody, woreczki dla mieszkańców, żeby to miało wymiar edukacyjny. Do tej uchwały, jeśli chodzi o podatki, my będziemy na pewno, tak jak pan powiedział, będziemy rozmawiać o propozycjach tego podatku rozmawiać. Druga kwestia zasygnalizowana przez burmistrza, to wielkie gabaryty. No niestety, to troszeczkę jest taka wstydliwa sytuacja dla naszego miasta, kiedy w terminach no, niewłaściwych, ja wiem, że prezes Ekspresu w ofercie przetargowej tam proponował częstszy odbiór wielkich gabarytów. Oczywiście częstotliwość przekłada się na zwiększenie, nie wiem, czy złotówkę, czy złotej 50, czy 2 złote opłaty, ale jeżeli po prostu mieszkańcy nasi no, tak troszeczkę nie reagują, że tak powiem, na te trzy terminy, w wypadku mojej sytuacji jest to maj, sierpień i grudzień, no, mieszkańcy powinni wiedzieć, że w tych trzech terminach kilku dni wypada się zmieścić z zakupem nowej wersalki, zostawieniem starej, bo jeżeli robią to po terminie, to ona po prostu tam leży, często stoi sedes w pozycji pionowej, bez funkcji spłukiwanie i no, wygląda to żałośnie, po prostu jako wizerunek naszego miasta. W związku z tym taka sugestia, jeżeli po prostu mieszkańcy będą niewłaściwie reagowali na te gabaryty w wymiarze trzech razy w roku, to może nie, może nie co miesiąc, ale może sześć razy w roku. Szczecinek ma co tydzień, ale to jest wiadomo duże miasto. Przyglądając się regulaminowi, to też można byłoby, mieszkańcy powinni sobie zadać trzy pytania, czy wszyscy, którzy posiadają psa, no, mają oznakowane w posesjach to tabliczką, bo to różnie wygląda. To jest do zweryfikowania. Druga kwestia, czy to do użytkowników, do właścicieli piesków, czy zawsze reagujemy w ten sposób, że na placu zabaw z pieskiem się nie pojawiamy. To samokontrola społeczna powinna weryfikować, to już nie musi urząd. Trzecia sprawa to jest dla mnie deratyzacja. Tam jest informacja, że ona powinna się odbywać właściwie co dwa lata. No, myślę, że mieszkańcy tego nie robią. Od fachowców, jak z nimi rozmawiam, to twierdzą, mówię o zarządzających wspólnotami większymi, że właściwie to się powinno robić dwa razy w roku. Poprawienie, jeżeli ktoś zlokalizuje te szczury, poprawienie tego za chwilę właściwie niczym nie skutkuje, bo one są na tyle inteligentne, że poszukają sobie innego pokarmu. No i gmina też musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie te regulaminy po prostu egzekwować. Może tyle. Mówimy o opłacie za psa. To na razie zostało tylko powiedziane, że siadamy do stołu i zastanawiamy się. My nie zdecydowaliśmy, że będzie taka opłata, bo tak naprawdę demokracja decyduje i to są, mamy jeszcze do końca grudnia czas, żeby bardzo wnikliwie porozmawiać, ale też posłuchać mieszkańców, bo wielokrotnie był za zarzut, pan nie słucha mieszkańców, więc zaprosimy też na konsultacje mieszkańców, szczególnie tych, którzy posiadają czworonogi, ale także tych, którzy mieszkają w naszych blokach i korzystają z dziećmi ze spacerów w okolicach placu zabaw. Jeżeli chodzi o wywóz odpadów, oczywiście
istotnie, że stawki mogłyby wzrosnąć, może inaczej, częstotliwość mogłaby wzrosnąć, ale jest to związane z zwiększeniem stawki za odpady segregowane bądź niesegregowane, nie wiem. I nie wiem, czy to potraktować jako wniosek formalny, żebyśmy też podwyższyli stawki dla mieszkańców. Ja nie chciałbym podwyższać. Jeżeli chodzi o Szczecinek, myślę sobie, że częstotliwość może być różna, ale zwróćcie Państwo uwagę też na stawki. Ja spróbuję na Komisję Rolnictwa przygotować taką tabelę. Powiem tak, że my ustrzegliśmy się jakiejkolwiek regulacji płacowej, jeżeli chodzi, może regulacji płacowej, nie, cenowej, jeżeli chodzi o odpady segregowane, niesegregowane. Myślę, że powinno nam się udać zrównoważyć wpływające środki z wydawanymi środkami, bo tak to powinno być. Kolejna sprawa z deratyzacją jest tak, że my ją, panie Piotrze, wykonujemy. My ją co 2 lata wykonujemy, kierujemy pisma do urzędów, do spółdzielni i kierujemy do mieszkańców. Natomiast nie mamy prawnych instrumentów, żeby Kowalskiemu wejść na posesję i powiedzieć: panie Kowalski, a gdzie ma pan rozłożone trutki na szczury, bo wiemy, że tutaj grasują szczury, bo wczoraj widział jeden z przechodniów. Nie mamy takich instrumentów. To tak jak, szanowni państwo, pamiętacie, były czasy, że milicja, kominiarz, ktoś z urzędu wchodził na posesję wiejską i sprawdzał, czy jest koc, czy jest drabina, czy jest bosak. Dzisiaj takich możliwości nie mamy, ale myślę sobie, że możemy rozmawiać o tym, o czym pan Piotr mówi. Ja podam po prostu przykład wspólnoty, w której mieszkam, że gdy wprowadzono opłaty, to liczba psów w spółdzielni zmalała o połowę, ale tam, gdzie są, to ci właściciele o nie dbają. Kwestia gabarytów. Rzeczywiście ja się nie śpieszę na tym, żebyśmy... Chcę tylko mieszkańców uwrażliwić. Jeżeli nie będą przestrzegali zasad, to praktycznie, że w terminach nie będą po prostu tych gabarytów, to nie będzie wyjścia. Nikt się do tego nie śpieszy, tylko trzymajmy się terminów i wystawiajmy te duże rzeczy tak jak trzeba i tyle. Ale powiedział pan, że to zmalała ta liczba tych psów o połowę. To z czasem nie wystało. Nie wiem, ale ja bardzo proszę... Przecież one nie wyparują. Bardzo, no tak. Panie burmistrzu, tak, czy w sprawie tej uchwały, czy nie, jeszcze w sprawie psów? W sprawie tej uchwały. Szanowni państwo, proszę o wykreślenie paragrafu 18, ponieważ tutaj już mieliśmy uchylone to było. Paragraf 18 brzmi: osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do nie wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 kwietnia, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wyprowadzanie psów na plaże przez cały rok. Nie kąpania zwierzęta w fontannach miejskich. No my nie mamy fontanny miejskiej, ale tutaj, szanowni państwo, dobrze, że trwała dyskusja, bo nie ma w Polsce takiego prawa, że my zakażemy wyprowadzać psy na tereny parkowe. Natomiast możemy prosić mieszkańców wyposażyć w odpowiednie woreczki, ale czy z tego skorzysta mieszkaniec, to już należy do mieszkańca. Także proszę tutaj o wykreślenie 18 paragrafu. Dziękuję bardzo. Ja bardzo bym prosił, że jeżeli głosujemy i dyskusja jest nad uchwałą dotyczącą utrzymania czystości, żebyśmy się po prostu trzymali ściśle ram uchwały, nad którą, która jest głosowana. Natomiast w punkcie wolne wnioski na pewno można wszystkie rzeczy, które ewentualnie i problemy można powiedzieć. Ja rozumiem, panie burmistrzu, tak króciutko tylko, bo na pewno ludzie będą się... Zmiana dotyczy tylko, że wprowadzamy papier i tekturę. Trochę się dziwię, że bo do tej pory firma zaopatrywała worki. Czy ta firma nie będzie miała od stycznia, czy to nie będzie wpisane do umowy, że worki dostarcza firma? Bo do tej pory Ekspres dostarczało worki na szkło, na te żółte chyba plastiki. To było... To znaczy tak, jest taka możliwość
wpisania w specyfikację przetargową dla firmy, która wygra i złoży ofertę. Mieszkańcy są do tego przyzwyczajeni nawet, że wtedy oni już nie szukają, są jednakowego stanu. Tak, czyli pani jak to wniosek. Może pan Burmistrz powiedział, że jeśli będziemy dyskutowali nad podatkiem od psów wcześniej, jak najbardziej zawsze dążymy do tego, żeby wszystkie rzeczy, które mamy wprowadzać, były wcześniej przedyskutowane. Z tego się bardzo cieszę. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarne. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na rok 2017. Bardzo proszę pani skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Na dzisiejszej sesji dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 206 555. Środki te pochodzą w kwocie 68 270 zł pochodzą z udziału gminy w konkursie Czyste Powietrze. Mniej więcej tu Państwu przytoczę, na czym to polega. Polega to na wymianie pieców na bardziej ekologiczne w gospodarstwach indywidualnych. I tu ta kwota jest to dofinansowanie dla osób, które złożyły wnioski. Udział gminy, jak Państwo też będę Państwu przedstawiała w wydatkach, jest to gmina deklaruje tu kwotę do 1500 zł dofinansowania, ale to też jest uzależnione od kwoty wydatkowanej na dany piec. Kolejnym zwiększeniem jest to zwiększenie pochodzące z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok. Na wydatki bieżące jest to kwota 13 474, na wydatki majątkowe 30 050 zł. Kolejnym dofinansowaniem jest to dofinansowanie do drogi gruntowej w Nadziejewie 79 200. Kolejnym dofinansowaniem jest również dofinansowanie do usuwania azbestu, kwota 8 520. Kolejną kwotą jest 2844, są to indywidualne wpłaty mieszkańców. Mamy również też darowiznę w postaci 1450 zł. Ona jest tu z ukierunkowaniem na remont szkoły podstawowej w Binczu oraz wpływ z różnych dochodów jest to 2747 zł. Jest to odszkodowanie pochodzące od ubezpieczyciela. Teraz pokrótce Państwu przedstawię również uzasadnienie po stronie wydatków budżetu gminy. A przepraszam bardzo, jeszcze jest jeden punkt, który dotyczy, dwa punkty, które dotyczą uchylenia uchwały o dopłatę w spółce prawa handlowego w kwocie 20 tysięcy zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Świerkowa i Dolna, pierwszy etap, w uchwale numer 007/27/2017 Rady Miejskiej w Czarnym z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2017 rok. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami budżetu gminy. W uzasadnieniu uchyla się tą dopłatę w spółce prawa handlowego w kwocie 20 tysięcy ze względu na brak do tej pory uchwały Zgromadzenia Wspólników o obowiązku dokonania takiej dopłaty. Dokonano przeniesienia również pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami wydatków budżetu gminy. Zwiększono wydatek majątkowy w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dofinansowanie inwestycji, o której tu już wcześniej Państwu mówiłam. Jest to dopłata gminy do pieców, do wymiany pieców w kwocie 13 655 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa dróg gminnych nr 232011G ulica Sobieskiego i nr 232012G ulica Wojska Polskiego w Czarnym w kwocie 30 000
zł. Realizacja w 2017 zadania w 2017 roku będzie obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Dokumentacja jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu pod nazwą Projekt Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie wynosi 50% inwestycji. To jest tak zwana, proszę Państwa, schetynówka. To nie jest tak zwana schetynówka. To jest Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dziękuję Panie Burmistrzu za sprostowanie. Kolejnym punktem jest to zwiększenie wydatków w dziale kultura fizyczna w pozostałej działalności na wydatki następujące. 10 tysięcy na zakup energii, 7 tysięcy na zakup usług pozostałych i tu Państwu wyszczególiłam to i to je bieżące utrzymanie wojsk poprzez zmniejszenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą przebudowa drogi gminnej łączącej drogą wojewódzką DW 201 z DW 202 przez miejscowość Bronkowo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej 232064G w kwocie 57 tysięcy oraz poprzez zmniejszenie na gospodarce gruntami i nieruchomościami na zakupach usług pozostałych o kwotę 3655 zł. Zwiększenie wydatków bieżących w kulturze fizycznej w dalszym ciągu 2000 na zakup materiałów i wyposażenia, jest to z przeznaczeniem na zakup piłek nożnych i halowych oraz 10 tysięcy na zakup usług pozostałych, jest to w dalszym ciągu bieżące utrzymanie wojsk poprzez zmniejszenie wydatków w dziale Rady Gmin w zakupie usług pozostałych w kwocie 2,5 tysiąca złotych oraz 9,5 tysiąca z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wykonanych wydatków Funduszu Sołeckiego w 2016 roku oraz promocji i wydatkach bieżących urzędu 210,40 zł. Zwiększenie wydatków bieżących promocji oraz 1974 zł. Zwiększenie wydatków bieżących w urzędzie w zakupach usług pozostałych. Ja sobie pozwolę usiąść. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa drogi gminnej numer 232-108G na odcinku Sierpowo-Domyśl w kwocie 29 tysięcy. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowana całkowita wartość inwestycji 2 713 467 zł i 8 groszy. W tym maksymalne dofinansowanie do 70% z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Lata realizacji 2017-2018 rok. Zadanie sfinansowane w całości z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wykonanych wydatków Funduszu Sołeckiego za 2016 rok. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa chodnika wraz z rozbudową drogi powiatowej numer 252-9G w miejscowości Wyczechy w kwocie 18 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017-2018. W 2018 roku będzie polegała też na dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego do działań w powyższym zakresie. Zadanie jest sfinansowane w kwocie 1050 zł z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2016 roku, 6160 groszy z rezerwy celowej gminy Czarne w kwocie 10 789,60 groszy z rozwiązania dopłaty do spółki. Kolejnym punktem jest to zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 9 tysięcy zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb usunięcia słupów energetycznych z pasa drogowego ulica Mickiewicza i Kościelna w Czarnem. Uzgodniono z Zakładem Energetycznym w Kłuchowie, że gmina opracowuje dokumentację techniczną, a zakład na własny koszt dokona usunięcia kolizji.
Wydatek zwiększy wartość zadania pod nazwą przebudowa dróg gminnych, ulica Mickiewicza i ulicy Mickiewicza i Targowej. W kwocie 9 tysięcy dopłata ta, zabezpieczenie tych środków wynika z rozwiązania kwoty 9 tysięcy złotych, z rozwiązania dopłaty dla spółki. Zwiększenie środków finansowych, kolejny punkt w wydatku inwestycyjnym pod nazwą przebudowa dróg gminnych ulica Mickiewicza i Targowa w kwocie 25 351 zł w ramach zamówienia dodatkowego udzielonego na podstawie artykułu 67 ust. 1 punkt 1 litera a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Polegająca na wykonaniu następujących robót budowlanych. Budowa linii kablowej NN oraz montaż słupa i oprawy oświetleniowej na terenie działki numer 66/4 w miejscowości Czarne w kwocie 10 426 zł oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza Targowej i Studziennej w kwocie 14 925 zł poprzez zmniejszenie w dotacjach dla stowarzyszeń w kwocie 10 tysięcy zł, poprzez zmniejszenie w drogach publicznych gminnych w zakupach usług pozostałych o kwotę 14 351 zł oraz zmniejszenie na zakupów materiałów i wyposażenia o kwotę 1000 zł. Zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pod nazwą ułożenie płyt jump w kompleksie garaży przy ulicy Złotej w miejscowości Czarne w kwocie 3,5 tysiąca złotych poprzez oszczędności w następujących zadaniach inwestycyjnych. 504 zł 50 groszy przebudowa dróg wewnętrznych w okolicy ulicy Ogrodowej, 764 zł 57 groszy przebudowa powierzchni chodnikowej w miejscowości Domisław, 289 zł i 8 groszy budżet obywatelski zadanie numer 13 ogródek przedszkolny przy przedszkolu gminnym w Czarnym ulica Parkowa 7 1941 zł 85 groszy poprzez zmniejszenie w drogach publicznych gminnych w zakupach usług pozostałych. Zabezpieczenie środków finansowych na wydatkach bieżących w kwocie 20 tysięcy zł na zadanie pod nazwą montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie. Wprowadzono również ten wydatek do wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 130 tysięcy zł poprzez zmniejszenie wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 20 tysięcy zł. Wprowadzenie zakupu inwestycyjnego w Szkole Podstawowej imieniem Danuty Siedzikówny, pseudonim Imka w Czarnym w kwocie 3,5 tysiąca jako wkład w wysokości 20% na program rządowy pod nazwą Aktywna Tablica celem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wnioskowana kwota dotacji 14 tysięcy zł to jest 80% całkowitego kosztu poprzez zmniejszenie wydatków na zakupach materiałów i wyposażenia w szkole. Zwiększenie środków finansowych na umowach cywilnoprawnych w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w pozostałej działalności o kwotę 3 tysiące poprzez zmniejszenie w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w pozostałej działalności w zakupach usług pozostałych. Wpłaconą darowiznę, tak jak już wcześniej Państwu mówiłam, od anonimowego darczyńcy przeznacza się na remont szkoły w Binczu w kwocie 1450 zł. Odszkodowanie z polisy GB 779-0019 zostały przeznaczone na wykonanie remontów również w tejże szkole i ławki, ale to już dotyczy gminy. To jest w kwocie 150 zł. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego. Było przebudowa drogi gruntowej gminnej w miejscowości Nadziejewo na działce 235. Po zmianie modernizacja drogi dojazdowej do rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki numer 235. Obręb geodezyjny Nadziejewo gmina Czarne. Zmiana nazwy zadania jest związana z zawartą umową numer 32G / WBG / OGR
łamane przez 2017 z dnia 21 sierpnia o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Przekwalifikujemy również wydatki bieżące na majątkowe. Dotyczą one Funduszu Sołeckich w Wyczechach oraz inwestycję dokonaną przez Komitet Osiedlowy nr 1. Dotyczy to Placu Zabaw przy ulicy Aleja Zwycięzców w Czarnym, obok siłowni zewnętrznej. Zmiana w zadaniach w funduszach sołeckich, w funduszu w Racimiewie, rezygnacja z zakupu kosza na śmieci. W Funduszu Sołeckim w Wyczechach wyodrębniono kwotę 15 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę filii biblioteki w Wyczechach. Zmiana nazwy zadania w Funduszu Sołeckim w Nadziejewie. Dotyczy również to drogi gruntowej gminy w miejscowości Nadziejewo, ponieważ również udział w Funduszu Sołeckim był, dotyczył też wykonania projektu tej drogi. Dziękuję bardzo. Autopoprawki. Jak Państwu też Państwo otrzymali autopoprawki, które zostały już uwzględnione w przedstawionej uchwale. Dobrze, to ja może wyjaśnię, Szanowni Państwo, pierwsze autopoprawki, czyli to szczegółowo. Dodaje się wpływy z otrzymanych darowizn 1450 zł. To jest od ubezpieczyciela wystąpiliśmy w związku z zalaniem piwnicy w Binczu i tu powiem Państwu, że mamy małą nieścisłość, zagwozdkę, jakby to ktoś powiedział, bo okazuje się, że budynek jest nasz, nie mamy tam zarządcy i tak naprawdę obciążamy STO, czyli szkołę, organ prowadzący szkołę, wszelkimi remontami, co jest nie do przyjęcia, bo okazuje się, że nie dość, że im brakuje pieniędzy na utrzymanie, to my im serwujemy jeszcze różnego rodzaju prace remontowe i no tak została skonstruowana umowa, do której podejdziemy i będziemy weryfikowali w ten sposób, że remonty inwestycyjne, czy się to komuś podoba, czy nie podoba, w związku z tym, że to jest budynek nasz, będziemy po prostu my jako gmina ponosili i wprowadzimy tam swojego zarządcę w drodze konkursu lub innych rozmów. I tutaj nie ukrywam, że mamy zarządcę z własnej spółce, więc pewnie pan prezes się ucieszy, bo kolejny budynek już się cieszy, mówią. Niektóre budynki nam odpadają, mieszkania na osiedlu wojskowym. Są to także darowizny od anonimowego darczyńcy przeznaczone właśnie na remont szkoły. Kolejne przeniesienie dotyczy zwiększenia, tak jak pani skarbnik mówiła, tutaj o 3000 zł w przypadku działań gospodarki komunalnej, ochrony środowiska. No, jest to związane, to musicie Państwo wiedzieć, że z koszeniem trawy na boiskach, między innymi naszych sportowych. I małe zmiany w funduszach sołeckich. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu, Planowania i Spraw Socjalnych na swoim posiedzeniu w dniu 11 września zaopiniowała pozytywnie projekt zmian w budżecie na 2017 rok. No, z tym, że od razu muszę powiedzieć, że opinia nie była jednorodna, właściwie była skrajnie zróżnicowana. Jedna osoba była nieobecna, ale usprawiedliwiona, jedna osoba wstrzymała się, jedna była przeciwko i jedna była za. W związku z tym, że za przyjęciem tego projektu uchwały był przewodniczący, czyli ja, opinia jest pozytywna. Z tym, że od razu muszę powiedzieć właśnie, też mam pewne obiekcje co do tych zmian w budżecie, które też wyraziłem na komisji. Pozwolę sobie je przedstawić, a więc zmian jest dużo, bardzo dużo i z większością się zgadzam, natomiast te, z którymi się nie zgadzam, gdybym był przeciwko i odrzucił wszystkie te zmiany, praktycznie no, zablokowałoby to trochę pracę gminy,
I te rzeczy, którymi się nie zgadzam, mam nadzieję, że można je skorygować jeszcze w tym roku. Można wprowadzić zmiany w budżecie, nie wiem, za 2-3 tygodnie możemy się spotkać. A jakie rzeczy, no, z jakimi ja się akurat nie zgadzam? A więc przede wszystkim z punktem pierwszym uchylenie dopłaty dla naszej spółki wodno-ściekowej w wysokości 20 tysięcy złotych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Świerkowej i Dolnej. Rozumiem stanowisko pana burmistrza, który przedstawił na naszej komisji, że dopłaty do spółki wodno-ściekowej mogą być tylko wtedy, kiedy spółka jest zagrożona, kiedy jest zagrożona płynność tej spółki, kiedy stoi pod znakiem zapytania funkcjonowanie tej spółki. I tu się akurat z tym zgadzam, ale jest to ale. Sam uczestniczyłem w rozmowach w grudniu tamtego roku, kiedy był prezes Wróbel i była mowa jednoznacznie, że te 20 tysięcy, 100 tysięcy, bo to właściwie chodzi o tylko jedną taką jakby ratę teraz, dotyczyło konkretnej inwestycji na ulicy właśnie Świerkowej i Dolnej, które miał wykonać i za którą miał dostać, miał zapłacone. Gdyby od początku była jasno postawiona sprawa, że niech pan robi, ale jeżeli spółka będzie dobrze prosperowała, my panu tych pieniędzy nie damy. No być może by się zawahał, by się zastanowił w ogóle, czy może inwestować i czy może po prostu robić te prace. Tu miał jasny sygnał, że to jakby gmina bierze na siebie. I w momencie, kiedy w 2017 roku okazało się po sprawozdaniach, że spółka dobrze funkcjonuje, że nie trzeba dawać tych pieniędzy i te pieniądze mi zostały przekazane. Moim zdaniem jest to jakby forma ukarania prezesa za to, że ta spółka dobrze prosperuje, bo umowa była jasna. Na konkretne zadanie, na konkretną inwestycję gmina daje pieniądze. I stąd uważam, że mimo tych racji burmistrza, z którymi też się zgadzam, że jednak w tym wypadku zaistniały inne okoliczności i trzeba po prostu jakby dotrzymać danego słowa. I myślę, że to można jeszcze zrealizować i można to po prostu naprawić, skorygować i w ciągu 2-3 tygodni może być sesja i te zmiany w budżecie możemy zrobić i te 20 tysięcy przesunąć i tą dopłatę zrobić. Druga rzecz, z którą się nie zgadzam, brakuje mi tutaj bodajże 11 tysięcy na ulicę Kolejową. Były też rozmowy prowadzone, był pan burmistrz, był pan Marek i było jasno powiedziane, że były sygnały od mieszkańców, jest niedrożność tej deszczówki, przy dużych opadach zbierała się woda tam przy tych domostwach na ulicy Kolejowej. To nie było, właściwie to była wspólna decyzja, że jednak udrażniamy tą drogę tak, żeby to nie zbierało się, to nie kałuże, no bo przecież tam zalewało wręcz te domostwa i miało być to zrobione. Ja sam w rozmowach z mieszkańcami już mówiłem, tak, zaraz będziemy robić, bo te pieniądze już jakby mają być przesunięte, bo takie było wspólne stanowisko. Tych pieniędzy nie ma i myślę, że też należy dokończyć to, co zostało wspólnie podjęte decyzje i to powinno być zrealizowane. Tak jak powiedziałem, są to rzeczy, które myślę można skorygować i dlatego z pozostałymi zmianami się zgadzam i uważam, że po prostu powinniśmy te zmiany przyjąć. Na mojej komisji, na naszej komisji budżetu no jeszcze był temat drogi, zadania inwestycyjnego nowego, w które wchodzimy, mianowicie przebudowa drogi sowieckiego Wojska Polskiego, no też powiem kilka słów. To jest program, który kiedyś my nazywaliśmy popularnie schetynówką, obecnie się to nazywa i chyba trzeba powoli zacząć w ten sposób mówić, zgodnie z terminologią, czyli program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wielokrotnie była mowa o tym, że pieniądze są, że musimy próbować je pozyskać. Wiemy, że wiele dróg jest u nas w naszej gminie, które wymagają natychmiastowego remontu, przebudowy. Czy ulica Wojska Polskiego i Sobieskiego? No ja zawsze powtarzałem, że jak robiliśmy Świerczewskiego, to jeszcze za poprzedniej władzy, ale nie o to chodzi, że ta inwestycja była niedokończona, bo tam naturalną koleją rzeczy było, jak samochody jechały, wyjeżdżały na drogę wojewódzką i ta ulica dawna 22 lipca, obecnie Sobieskiego, została nie zrobiona.
Do tego trzeba dołączyć te drobne, małe drogi na WDM-ach, które są w opłakanym stanie, a tam ruch jest naprawdę duży z tego względu, że tam mamy ośrodek przychodnie naszą, żłobek obecnie. Pewnie, że są drogi, które wymagają jakby pilniejszych napraw, z tym, że na spotkaniu były konsultacje, na których też byłem i no była mowa, gdybyśmy mogli wejść w inne drogi, no to byśmy pewnie weszli. Ta akurat droga, nie będę tutaj się zagłębiał w procedury, dawała jakby największą ilość punktów, w związku z tym dawała największe szanse na to, żeby te pieniądze pozyskać w wysokości 50% dofinansowania z budżetu państwa. No myślę, że grzechem by było nie podjąć tych pieniędzy, a zadałem jeszcze panu burmistrzowi pytanie, bo właściwie te WDM-y były, są cały czas jakby niedofinansowane, niedoinwestowane, cały czas tam za mało jest moim zdaniem, prawie że nic się nie robi i gdybyśmy dostali to dofinansowanie, jeszcze mówiłem o ulicy Zielonej, bo właściwie została nam tylko ta jedna ulica niezrobiona i zadałem panu burmistrzowi pytanie, czy nie moglibyśmy w ramach tego programu wrzucić tą ulicę Zieloną. No była mowa, że nie, bo punkty, bo coś tam, że się nie da. Z tej autopoprawki widzę, że jest szansa na to, że w ramach tego uda nam się jeszcze dofinansować tę naszą ulicę i praktycznie tę część miasta mielibyśmy, jeżeli chodzi o sprawy drogowe, prawie że załatwione. Wiem, że są drogi, które są prawie że piaskowe, które są prawie że leśne drogi w naszej gminie, w centrum miasta. W środku, ale jeżeli jest możliwość i można na tę drogę dofinansowanie zdobyć, uważam, że no powinniśmy z tego skorzystać. Także reasumując, trochę przydługi wywód mój, jestem za zmianami w budżecie, z zastrzeżeniem, żebyśmy jednak te dwie rzeczy, czyli dopłatę do spółki oraz przebudowę tej ulicy kolejowej zrobili jeszcze w tym roku. Dziękuję. Jeżeli chodzi o dopłatę dla spółki, głównym udziałowcem, jak Państwo wiecie, stuprocentowym jest gmina. I to gmina bierze na siebie odpowiedzialność za niedobory finansowe czy braki finansowe, jeżeli zostaną wykazane. Czy nam się to podoba, czy nie podoba, z gminnego budżetu musimy wygospodarować środki. W grudniu istotnie, przyznaję Państwu rację, że padła decyzja, wykonujemy inwestycje, bo ludzie chcieli zamieszkać i to było zasadne. Natomiast czy zasadne jest teraz przeznaczanie tych 20 tysięcy na funkcjonowanie spółki w miarę w dobrej kondycji, bo przypomnę, że za 2016 rok to spółka wykazała się ujemnym zyskiem, jak to można nazwać zyskiem, nie miała zysku, to 7 tysięcy, więc z kapitału zapasowego zostało to zrefundowane. Natomiast po analizach, które były w trakcie roku 2017 wykonywane, stwierdziłem, że nie ma takiej potrzeby, żeby dokonać wpłaty na spółkę, bo tak jak powiedziałem, to gmina bierze odpowiedzialność za spółkę, ponieważ my jesteśmy stuprocentowymi udziałowcami. Jeżeli by brakowało pieniędzy, no to waliłoby się paliło, ale te pieniądze musiałyby się znaleźć. A powiem Państwu, ja nie jestem zwolennikiem, no przykro mi, że tylko zmieniłem zdanie, ale nie jestem zwolennikiem sytuacji, która w poprzednich latach była, że spółki węglowe wykazywały straty, a prezesi dostawali nagrody takie, że aż bolało serce. W tym przypadku, jeżeli spółka, nasza spółka gminna będzie miała problemy finansowe, to jesteśmy w stanie w regulaminowym czasie zwołać sesję i w regulaminowym czasie znaleźć te pieniądze. Znaleźć w znaczeniu, że tak naprawdę my czekamy na 15 września. 15 września to jest taka graniczna dla nas data, nie do końca jeszcze, ale to są
podatki, które spływają od naszych mieszkańców. Jeżeli, Szanowni Państwo, z 1 200 000, 1 100 000 zaległości podatkowych wpłynęłoby do budżetu naszego gminnego 400 000, to wierzcie Państwo, że wszystkie inwestycje, te drobne, zostałyby wykonane jeszcze przed opadami śniegu. Czyli tu bardziej apel do wszystkich podatników, zapłaćcie na czas podatki, a my będziemy wykonywali te wszystkie małe inwestycje, które są potrzebne. Stosujemy zasadę racjonalnej gospodarki. I Szanowni Państwo, to nie jest tak, że patrzymy na wszystkich jak na złodziei, bo takie opinie też się pojawiają. Nie, my uczymy się tego budżetu cały czas i w rozmowach z różnymi osobami utwierdzają mnie w przekonaniu, że ja jako burmistrz nie powinienem nie wiedzieć wszystkiego. Ja jako burmistrz powinienem znać budżet każdej jednostki, łącznie ze spółkami. Więc jeżeli są nieracjonalnie wydawane pieniądze, tego oczywiście nie zarzucam nikomu, no to próbujemy pomagać w zespole tutaj osób, bo i pani skarbnik, i pani sekretarz, my po prostu pochylamy się i myślimy, co zmodyfikować, żeby takich dużych opłat, na przykład do energii nie odprowadzać, czy za energię odprowadzać. Jeżeli chodzi o 11 000 przeznaczonych na ulicę kolejową w tym przypadku. Państwo wiecie, że to jest połączone z tym zjazdem z drogi wojewódzkiej i poszły już stosowne pisma, żeby uzgodnić. My nie możemy zrobić coś na dziko. My dokumenty, to mogliśmy podwyższyć studzienkę, która okazuje się, że spowodowała, że robią się zatory wodne, ale Państwo wiecie, że tam jest tam posesja, która cały czas wjazd jest zalewany i powiem, że rozmawiałem z mieszkańcami, którzy sugerowali, kiedy przejmowaliśmy drogę powiatową, kiedy przed wyborami było robione na szybko asfalt, a nie było robione odwodnienie. Dzisiaj to skupia się na mnie i na urzędnikach. Jeżeli te 11 000 i dokumentacja będzie po podatkach 15 września, to ja zaproponuję Państwu, żeby zostało to wykonane. Ja osobiście jednak uważam, w odróżnieniu od pana Bogusława Rączaka, że tam powinniśmy przedłużyć chodnik aż do, od strony tego naszego wykonanego przy zjeździe, aż do ulicy Dworcowej, bo tam część już jest, Państwo wiecie, jak jest dom pogrzebowy. Więc ja no 40 000 pewnie nie znajdziemy, ale powiem tak, jeżeli, to nie jest żaden szantaż słowny, jeżeli wykonamy ściek, to zapomnijmy o w najbliższym czasie o chodniku. Tak? Ja jestem zwolennikiem, żeby jednak chodnik powstał, ale tu mówię, że Państwo zdecydujecie. Jeżeli chodzi o inwestycję, która została w tym przypadku wprowadzona, Państwo wiecie doskonale, że 22 czerwca, jeżeli się nie mylę, była ostatnia sesja. Później była taka bardzo szybka sesja. Przypomnę też Państwu pewne wypowiedzi, które padły 30 marca. Ja po głowie dostałem, że nasz projekt w tym przypadku został odrzucony, a mówię tutaj o Mickiewicza i Targowej, więc wtedy sobie, już wtedy powiedziałem, bo pan Tadeusz Żyła jednoznacznie stwierdził, że osobiście był rozczarowany, ponieważ kiedy był pan radnym, podpowiadał pan i mówił o licznych funduszach europejskich. Wspomnę tutaj chociażby o funduszu norweskim. Dzisiaj jest pan burmistrzem i jakoś tych funduszy europejskich jest u nas mało. I nie ukrywam, że postanowiłem już wtedy, że jeżeli będziemy składali po raz kolejny, co czynimy, wniosek o dofinansowanie inwestycji, to znajdziemy taką drogę,
która uzyska najwięcej punktów z możliwych, czyli na maksa. A punkty możliwe uzyskane to między innymi budynki użyteczności publicznej. To wiele innych czynników, które wpływają na to, że być może dostaniemy te środki. Bo szanowni Państwo, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 40 milionów na ponad 120 gmin, które będą składały. Wiem osobiście, że niektóre już będą składały o obwodnicę, która będzie kosztowała około 6 milionów, inne miasta 3-4 miliony. Także jakbyśmy obliczyli te 40 milionów, to może być to, nie wiem, 10 inwestycji, które otrzyma. Ja chciałbym, żebyśmy my znaleźli się w tym gronie gmin, które otrzymają środki. I szanowni Państwo, warto zdawać sobie sprawę, bo już spotykając się z wójtami, wójtowie są rozczarowani, mówią, że pewne środki tak jakby były rozdawane z klucza. Co jest niemożliwe, ja tego nie dopuszczam do jakiegoś takiego myślenia. A dodatkowy fakt, ja na jednej z sesji i też mam gdzieś tutaj w notatkach mówiłem, że jeżeli zakończymy inwestycje w mieście, w tym przypadku przy Ogrodowej i dalej w kierunku Placu Wolności, to przechodzimy na inwestycje, które są w miejscach, osiedlach, gdzie jest najwięcej mieszkańców. A powiem Państwu, że ulica Sowieckiego, ulica Wojska Polskiego, ulica Zielona, no to podsumowanie jest takie, że tam mieszka 708 mieszkańców. Z innych miejscowości, takich jak Wincze, w Winczu mieszka 457 mieszkańców. Mógłbym tutaj podawać Krzemieniewo, gdzie jest 505 mieszkańców i kolejna miejscowość, chyba większa i tak naprawdę wymagająca też inwestycji drogowych, w Wyczechach mieszka 736 mieszkańców. No, kierowaliśmy się takim znowu racjonalnym podejściem, żeby miejscowości wiejskie doceniać i miejscowość miejską, czyli Czarne. Nadarza się niebywała okazja, żeby pozyskać dodatkowe środki na tęże drogę. Dodatkowe środki, które jak Państwo wiecie, nie są tak proste w otrzymaniu, bo wiele środków jest kierowanych na wieś, na obszary wiejskie. To jest jeden z nielicznych programów, w których miasto może uzyskać odpowiednie dofinansowanie, a przypomnę, że zdecydowaliśmy się, i to nie jest żaden wyrzut, na realizację ulicy Mickiewicza Targowej i stuprocentowo ją sfinansowaliśmy. Pewnie pojawią się głosy radnych, że no znowu miasto ma więcej środków, dysponujemy, że lepiej traktujemy. Nie, staramy się traktować równomiernie, ale nie zawsze znaczy, że Czarne dostanie więcej, może czasami dostać mniej. Zwróćcie Państwo uwagę, że w autopoprawce dokonaliśmy pewnych zmian. A mianowicie przed zmianą inwestycja była warta 2 miliony 830 tysięcy, natomiast po zmianie jest 2 miliony 130 tysięcy, czyli różnica 700 tysięcy. Dlaczego dokonana była zmiana? Ponieważ my rozmawialiśmy z Agencją Mienia Wojskowego i chcieliśmy na ich terenie zrobić parkingi na zasadzie porozumienia. Nie dostaliśmy zgody, więc musimy się całkowicie wycofać z inwestowania, więc będziemy tylko wykonywali Wojska Polskiego i Sobieskiego. Natomiast już Państwu mówię, że kolejny etap, jaki będziemy planowali, to ulica Strzelecka Południowa, żeby znowu złapać jak największe punkty, ale też poprawić to stan drogowy, myślę, przy kolejnych projektach w 2018 roku. Chyba że stanie się tak, że nie dostaniemy dofinansowania, więc będziemy po raz kolejny powracali z tym projektem czy wnioskiem w następnym rozdaniu.
zostałem jakby też wywołany, bo ja jestem tym, który głosował przeciw. Przewodniczący uczestniczył w spotkaniu, ale nie tylko z tego względu. Oczywiście podpisuję się pod wszystkim, co na komisji powiedziałem, dlaczego byłem przeciw i te argumenty, które użyłem, użyłbym dzisiaj. Nie będę tematu rozwijał. Z grubsza rzecz biorąc, zgadzam się po prostu z torem myślenia Janka. Właściwie nigdy nie zrobię tego, żeby głosować skrajnie. Tam głosowałem przeciw pod wpływem nowych wiadomości, które do sesji uzyskałem. Podjąłem decyzję już właściwie idąc tutaj na Radę, niezależnie od autopoprawki, która jakoś tam coś tam rozwiązuje, że po prostu wstrzymam się, bo no, to byłoby niepoważne po prostu. Potem musiałbym to niemądrze na sesji tłumaczyć, dlaczego raz się głosuje za, raz przeciw, a tego nie chcę. Powiem też tak, że po prostu są zbyt ważne rzeczy dotyczące zmian w budżecie, żeby głosować przeze mnie w tej chwili przeciw, bo zablokuję pewne rzeczy, z którymi się tożsamiam. Jest taka konieczność, zresztą Janek o tym podkreślił, a szczególnie znaczy się, są kwestie przygotowania dokumentacji pewnych dróg, więc tego nie wolno nam blokować, nie powinniśmy przynajmniej. Tak Irek kiedyś emocjonalnie zareagował, niekiedy trzeba pewne rzeczy, bardzo spokojny radny, trzeba pewne rzeczy wykrzyczeć, że tak powiem. My jesteśmy czynnikiem społecznym, żeby to skutkowało. Mam tutaj na myśli chodnik tam w Czechach, podatnika, który nam dostarczył kilkadziesiąt tysięcy stałego dochodu do budżetu, a chodnik będzie służył nie tylko jego działalności tam gospodarczej okolicy, ale wszystkim mieszkańcom, no i pomijając to, że sponsoruje wiele imprez i tak dalej. Także wszystkie te czynniki przemawiają za. Natomiast jeszcze bym się tylko oczywiście wstrzymam się tutaj, żeby nie blokować działań samorządu. Natomiast jeszcze bym się może ustosunkował do ulic, to nikt nie blokuje takiej rzeczy, żeby po prostu, żebyśmy działali na ulicach, na WDM-ach. Natomiast zwróciłbym uwagę, nawiązując do tego, co Janusz mówił, zebranie społeczne, które tam się odbyło, no to poza Jankiem chyba 3-4 osoby uczestniczyły, to dotyczy ich sprawy. I w końcu jedna osoba się wypowiada i w zasadzie większej rzeczy, które ta osoba mówi, bardzo dobrze, że powiedziała, że przyszła przygotowana, miała jakiś tam pomysł na miejsce otoczenia, że większość tych rzeczy będzie zrealizowanych. Ja zwróciłem uwagę też na to, że tam po prostu też w planach jest planowane rondo. Niektórzy mieszkańcy myślą taką kategorią, jak myślą. Nie mamy ronda, więc dobrze było, żeby coś powstało. Nieważne gdzie. Jak tak logicznie byśmy się mieli zastanowić, to na przykład tutaj przy Biedronce, czy ten, nie chcę już starego kotleta ogrzewać, droga kolejowa do drogi wojewódzkiej, to jest natężenie ruchu, gdzie powinno powstać, jeżeli już nie wysepka, rondo. Ale jeżeli jest takie myślenie, że nie mamy, więc dobrze by było, żeby było, to niech i to będzie po prostu. Ale powinniśmy o tych rzeczach rozmawiać, konsultować. I chyba tak zakończę takimi słowami, że samorząd jest konkurencją zespołową w tej materii. Panie Piotrze, no jestem trochę zdziwiony Pana wypowiedzią, bo jeszcze w grudniu 2015 roku dopytywał się Pan, dlaczego targowa Mickiewicza z programu Schetynówek nie przeszła. Znaleźliśmy się na 52. miejscu. Chcę chyba domniemywać, że Pan zmienił zdanie i chce nam Pan powiedzieć, że nie chce, żeby samorząd składał te wnioski i walczył o środki zewnętrzne. A druga sprawa związana jest z konsultacjami społecznymi. Wierzcie mi Państwo, co potwierdzi Pani Sekretarz, że te konsultacje społeczne zostały tak przeprowadzone, jak każde powinny być przeprowadzone. A mianowicie została informacja zamieszczona na stronie internetowej. Została najpierw poinformowane zarządca osiedli. Spotkała się grupa mieszkańców i to, jak się nie mylę, około 12. Spotkała się z projektantem. Następnie wnieśliśmy zmiany, które zostały zaproponowane przez mieszkańców. Później umieściliśmy na naszych stronach internetowych, jeżeli się nie mylę, ta dokumentacja musiała do Państwa na skrzynki pocztowe
gotowe trafić. Czekaliśmy na konsultacje, ogłosiliśmy konsultacje. No może dlatego, że teren, czas wakacyjny spowodował, że jednak mało osób przyszło, ale przyszły zainteresowane osoby, mimo że dwie. Może to jest też jakiś sygnał, że mieszkańcy nie oczekują tej inwestycji, ale tu byłbym w błędzie, ponieważ wielokrotnie rozmawiając z mieszkańcami wskazywali, że Czarne jest podzielone na dwie części. Przed Czernicą, za Czernicą, tak jak niektórzy mówią, że przed Wisłą, za Wisłą, więc tu mieszkańcy oczekują i mówią jednoznacznie, że na tak zwanych WDM-ach nic się nie działo. A rondo, przyczyna prosta, to za to są punkty. Czuję się zobowiązany, bo ja będę, żeby się wypowiedzieć na temat tych zmian w budżecie całych, bo będę przeciwny. Zresztą mówiłem o tym już dużo wcześniej i tu mi pan, panie burmistrzu, posunął bardzo fajną myśl, bo uczyć się to nie jest wstyd rzeczywiście, ale nie dotrzymywać słowa to już jest wstyd. I nie wyobrażam sobie poprzeć zmian w budżecie, które mają na celu zabranie właśnie długu naszego, który jesteśmy winni, zobowiązani do spłacenia. Sam pan przed chwilą powiedział, że no takie rozmowy były, że pan się teraz z tego wycofuje. Nie wyobrażam sobie, żeby nie właściwie głosować nad zmianami, a te 11 czy 15, jak kojarzę, po 15 tysiącach, które były już właśnie ustalone i miały się pojawić w zmianach, one zostały wykreślone. Przyznam się szczerze, że nie do końca chyba też przeanalizowałem zmiany w czerwcu, gdzie one miały być i byłem święcie przekonany, że skoro coś radni ustalają, a tak jak tutaj pan Piotr powiedział, samorząd to jest wraz z połową, to że to zostanie tam wykreślone. Wybaczcie, ale dla mnie jest to nie do przyjęcia. Trochę w nawiązaniu do tej inwestycji na WDM-ach. Ja nie mam pretensji do pana, że też się przeznacza 29 tysięcy na dokumentację drogi Sierpowo-Domyśl, która uważam, że dla samorządu akurat naszego no jest w dalszej kolejności. Ale ma pan uchwałę, radni zagłosowali, nie ma żadnego problemu. Czuje się pan właśnie na tyle mocny, że dostał pan zielone światło od rady. Natomiast cały czas chyba od kilku lat powtarzam i walczę o to, że jeżeli pojawia się jakiś projekt, który nas będzie kosztował no niemałe pieniążki, usiądźmy, porozmawiajmy, czy radni są za tym, że wchodzimy, bo my tych projektów, szanowni państwo, na przyszły rok mamy masę otwartych. Pewnie większość z państwa wie, że musimy mieć zapaloną lampkę na temat szkoły, bo szkoła w Trzeminiewie wymaga dodatkowych pieniędzy, żeby ją właśnie przygotować do normalnych warunków. Termomodernizacja w Czechach też pewnie pokaże rzeczy, które dzisiaj są właściwie nie do odkrycia, a podczas remontu się pojawią. Dbając o to, że no my mamy jakiś określony budżet, ja jestem zawsze za tym, że jeżeli ja się mogę nie zgadzać, jeżeli rada wyraża większością swoich głosów zgodę czy kierunek, nie mam żadnego problemu, od tego jest rada, od tego jest samorząd. I tylko dlatego będę przeciwny, zdając sobie sprawę, niestety, z konsekwencji, jakie są, bo tu są ważne rzeczy, które trzeba popłacić, zapłacić, ale też nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli traktowani na zasadzie w marcu daliśmy, teraz odbierzemy, miały być poprawki w czerwcu, ich nie było, no to tak sobie gdzieś tam może w grudniu do tego wrócimy. Nauczony już pewną historią tutaj zdarzeń, jakie miały miejsce, pamiętam czarni czarne, od chyba marca damy, a w grudniu nie, w styczniu, że to była wina klubu. Także albo załatwiamy sprawę raz do końca i wtedy te zmiany, z którymi osobiście ja się mogę zgodzić, dlatego jest ten mój głos przeciwny, bo się akurat z tym nie zgadzam. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Zdaję sobie sprawę, że przyjmując budżet na 2017 rok, jeżeli dobrze pamiętam, były trzy osoby, które były przeciwko temu budżetowi, wręcz więc konsekwencja działania jest następująca, że jeżeli w grudniu byłem przeciwko, no to trudno być we wrześniu za zrealizowanie i rozliczenie inwestycji, obojętnie jakiej,
to jest kolejne 70%, które spoczywa na, w tym przypadku, pracowników. Ja, może to brzmi dziwnie, ale jeżeli nawet tych pieniędzy nie dostaniemy, jeżeli Państwo nie przegłosujecie, no to zaoszczędzimy te 70% pracy urzędników. Myślę sobie, że jednak droga warta zainwestowania i pokazania, chciałbym, żebyście to Państwo jako radni pokazali, tak, pamiętamy o WDM-ach. WDM-y nie są zieloną wyspą w tym przenośnym znaczeniu, zapomnianą przez samorząd, bo kiedyś było to osiedle wojskowe. Tam mieszka 700 osób, które dojeżdżają, które poruszają się. Tam jest, tak jak pan Janusz Winnicki mówił, szereg osób zmierzających do ośrodka zdrowia, zmierzających do żłobka. Myślę sobie, że jednak warto poprzeć to, podnosząc rękę. Druga sprawa, no tak się stało, że to znowu to okres wakacyjny spowodował, że droga leśna, właśnie nie, przepraszam, droga gruntowa gminna przebiegająca pewnie w 70% przez tereny leśne, które wymagają też, żeby dojechała straż pożarna, żebyśmy poruszali się na tak zwane trzy mosty. Decyzja już została podjęta, tylko no wiadomą rzeczą, że można się nie zgadzać i to chciałem powiedzieć. No zmiany dotyczą tylko jednego tego przypadku ulicy Wojska Polskiego, bo tak samo ona dotyczy naszego projektu, który pisaliśmy na bibliotekę i wyczerpał, tak, bo jeżeli to zblokujemy, to zblokujemy zmiany, że ten budżet sołecki, który przeznaczyliśmy te 15 tysięcy na dokumentację, to też to wstrzymamy, tak? Poza tym było spotkanie z naszym inwestorem na budowę tego chodnika w miejscowości Wyczechy. Nie uczestniczył tylko sam, bo był pan burmistrz, był pan przewodniczący rady, był pan przewodniczący naszej komisji rolnictwa. Każdy wie, na czym stoimy i o co to chodzi, tak? O co pan nas prosi. Teraz wstrzymując, jak to się mówi, tę zmianę, nie wstrzymujemy tylko jedną inwestycję, ale wstrzymujemy bardzo dużo rzeczy ważnych, tak? Wiadomo, że dostaliśmy dofinansowanie na budowę filii w miejscowości Wyczechy, ładną kwotę. I że zaraz my to wstrzymamy, to niestety ta dokumentacja nie będzie w takim rytmie, jak ma być, a inwestycja ma być skończona w 2018 roku, tak? Dokumentacja ma być skończona do miesiąca grudnia, tak? Czy tej zmiany nie wprowadzimy, nie może pracować na dokumentację, tak? Czyli wstrzymujemy następną inwestycję, tak? Jakby nie było. Także ja uważam, że sprawy tam, które dotyczą spółki wodno-ściekowej, jest jak bardzo ważne, bo słowo się rzekło, no ale jak pan byliśmy, że mają płynność finansową, to patrzmy też na inne inwestycje, które są dla nas też bardzo ważne i bardzo byśmy tę zmianę przyjąć. Dziękuję. Ja bym się odniósł tylko tak, ja poprę te zmiany w budżecie, ale chodzi mi bardziej, najbardziej nas boli to, ta ulica kolejowa. Jeżeli były ustalenia nasze wspólne razem, tak, to my jeszcze przed rozmową z mieszkańcami, tak, jeżeli ustaliliśmy i my wiemy, że ta zmiana będzie, że będzie naprawa tej drogi i my mieszkańcom mówimy, tak, że jest ustalone z burmistrzem, spotkanie było z panem Markiem, z panem burmistrzem, ustaliliśmy, że będą pieniądze i my mieszkańcom przekazujemy taką informację, stawia nas w bardzo złym świetle, tak, i teraz my będziemy świecili oczami przed mieszkańcami, gdzie ja ich zapewniałem, tak, że jest ustalone, że kwestia tylko dni i będą tam prace wykonane, tak. Że nie może być takich sytuacji, jeżeli coś ustalimy, na przykład, tak, jeżeli coś ustalimy, jest to zapewnienie ze strony urzędu, że to będzie wykonane, będzie zrobione i my mieszkańcom to już przekazujemy taką informację, bo bierzemy zapewnić na 100%, to teraz stajemy przed nimi, no jakby, no przed naszymi wyborcami stajemy świecimy oczami, tak? Że po prostu, no, nie dotrzymujemy im słowa, tak? A my przekazujemy im pewne informacje, tak? Pewne ustalenia, że takich sytuacji no, nie może być więcej, żebyśmy wypowiadali się, tak, że zapewnić dostajemy jakieś informacje, że to jest na pewno nie robione, a tego nie jest robione, nie jest to w żadnym tam wykonaniu budżetu. Poprawkę do budżetu, który Państwo przegłosowaliście o następującej. Nie został przygotowany? A przepraszam, bo to mogę zgłosić. Aby z rezerwy ogólnej w wysokości 38 919 tysięcy zmniejszyć rezerwę o 10 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie rynsztoku, wykonanie odprowadzenia wody przy ulicy Kolejowej. Natomiast drugi etap poszerzenia zjazdu musicie Państwo poczekać
czekać na dokumentację. Ja nie uwzględnię żadnych próśb, jeżeli będę miał czysto, bo ja już to tłumaczyłem w pewien sposób, że jeżeli dojdzie do wypadku, a nie będę miał dokumentów, to ja, szanowni państwo, będę ponosił odpowiedzialność jako ten, który wpuścił inwestora. Nawiązując jeszcze do czarne, panie przewodniczący, pan doskonale wie, że poprzedni pan burmistrz naruszał dyscyplinę finansów. Kiedy ja się zorientowałem, że mogę naruszyć dyscyplinę finansów, musiałem się wycofać z tego działania. Prosiłbym o przegłosowanie mojego wniosku, że 10 tysięcy z rezerwy ogólnej w wysokości 38 919 zł przeznaczyć na cel, czyli 10 tysięcy na modernizację czy wykonanie rynien odpływowych dla wód opadowych przy ulicy Kolejowej. Jeżeli państwo podejmiecie taką decyzję, to ja już mam otwartą drogę, że już jutro siadam do stołu z potencjalnymi wykonawcami. Proszę o przedstawienie kosztorysów wstępnie. Mam taki kosztorys przygotowany i on jest w granicach właśnie 10 tysięcy. Ja w tym miejscu to niejako prawie, że podwójnie wystąpię, aczkolwiek nie w roli na pewno polityka, bo no, nie moją rolą jest, żeby przesądzać, że będzie lepiej, jak będzie gorzej, albo będzie mniej. Natomiast moją rolą jest zadbać o to, żebyście państwo mieścili się w granicach porządku prawnego. A burmistrz swoją wypowiedzią przede mną, której się nie spodziewałem, no, niejako te dwa zagadnienia, które muszę poruszyć, wywołał. Po pierwsze, no, jedynym inicjatorem budżetu i zmian do budżetu może być organ wykonawczy, czyli burmistrz, czyli nikt kompletnie inny w tym zakresie nie może. Więc jeśli dyskutujemy nad uchwałą o zmianie budżetu, to rozumiem, że to, co pan burmistrz teraz zgłosił, to jest po prostu autokorekta do zmiany w budżecie. Ona nie wymaga zgody radnych, bo albo radni ją przyjmą, albo nie przyjmą, innego to jest wynik zarejestrowany. No, wprowadził pan w tym momencie dodatkowy zapis o rozwiązaniu w zakresie 10 tysięcy złotych rezerwy ogólnej, przeznaczając ją na ten rynsztok, jak to pan nazwał, na ulicy Kolejowej. No i w ten sposób ta uchwała ma niejako nowe dwa punkty. Rozwiązanie i nowe zadanie, które powstało. Natomiast, proszę państwa, ja muszę się odnieść do tego, co jest chyba tu kością niezgody, no, a mianowicie tej dopłaty, którą niejako, jak rozumiem z wypowiedzi niektórych państwa radnych, staracie się wymusić jej realizację na organie wykonawczym. To nie jest tak, bo żeby organ wykonawczy mógł to wykonać, to musi najpierw istnieć uchwała właściwego organu spółki. Dopóki tej uchwały właściwego organu spółki nie będzie, to choć się do państwu nie będzie podobało jako radnym, to do 31 grudnia nie da się tej pozycji w budżecie wykonać. I to oznacza, że po prostu będzie ten punkt w budżecie, czy nawet jak będzie się wam to bardzo nie podobało, będzie niewykonany. Niewykonalny. Tak się składa, że w jednej osobie skupiają się te dwie funkcje, więc nie macie państwo jako radni żadnego mechanizmu na przymuszenie organu wykonawczego, który jest jednocześnie zgromadzeniem wspólników, do podjęcia uchwały o rezygnacji z tej, o nałożeniu obowiązku dopłaty. Tak wygląda stan prawny. Jak mówię, jeśli dojdzie do sytuacji takiej kuriozalnej, że przyblokujecie państwo dzisiaj wiele zadań zawartych w tej uchwale o budżecie tylko i wyłącznie dlatego, że oczekujecie państwo pewnych rozwiązań, które burmistrz ma zrealizować wbrew swojej woli, a jest jedynym inicjatorem zmian w budżecie, to pewno każda kolejna zmiana, która będzie próbowała uchronić możliwość wykonania zadań inwestycyjnych w szerszym zakresie niż to w tej chwili ma miejsce, nie będzie oznaczała jednocześnie tych 20 tysięcy złotych dla spółki. Bo jak powiedziałem, prawnie to kwestia zmian budżetowych, tutaj asem, który rozdaje, jest niestety organ wykonawczy gminy, a nie radni. Bez inicjatywy burmistrza w tym zakresie zmiany w budżecie na plus i na minus nie jest w stanie rada przeprowadzić żadnej. Tak samo bez uchwały zgromadzenia wspólników spółki nakładającej obowiązek dokonania dopłat nie jest w stanie burmistrz wykonać budżetu w tym zakresie. A jednocześnie jest to jedna i ta sama osoba w sensie fizycznym. Więc jeśli dzisiaj padła deklaracja taką, jaką państwo usłyszeliście, to jeśli burmistrz tego zdania nie zmieni do końca bieżącego roku, po prostu pozycja budżetowa 20 tysięcy złotych dopłaty będzie nie do wykonania. Nie z powodu
zależnych od złego wykonania budżetu, tylko z powodu braku uchwały Zgromadzenia Wspólnot. Muszę się odnieść, bo zostałem wywołany, jeśli chodzi o ten rynsztok, czyli krawężnik. Na tym spotkaniu byłem nie tylko ja, byli wszyscy koledzy radni, którzy byli wtedy. I podjęliśmy taką decyzję, bo kosztorys przygotowany na ten chodnik i na krawężnik wynosił w granicach 35 tysięcy złotych. Dbając o nasze finanse, których posługujemy się, jeśli chodzi o inwestycje, tylko i wyłącznie kredytowaniem, postanowiliśmy, że w tamtym miejscu ten chodnik nie jest celowy specjalnie, wystarczy tylko krawężnik i rynsztok, który odprowadzi spokojnie tą wodę, która spływa z ulicy tam, no od góry, z ulicy Kościuszki, z góry tam. I tylko zastanawialiśmy się mocno, żeby tylko i wyłącznie zainwestować tę kwotę, nawet była taka mowa 10 do 15 tysięcy złotych, pomniejszając o te 25 tysięcy złotych, jeśli chodzi o chodnik. Bo są takie miejsca w naszym, właśnie naprzeciwko, załóżmy, tej ulicy Kolejowej, ulica na przykład Kanałowa. Gdybyśmy tam starali się przygotować jakąkolwiek dokumentację i cokolwiek wyrównać w tamtym miejscu, że naprawdę są miejsca, które warto chociaż wyrównać i zainwestować, a ten chodnik, który tam by był po tej lewej stronie, on by służył w zasadzie dojście tylko do jednej, dwóch posesji i on by był praktycznie niewykorzystywany. I tylko w ten sposób podjęliśmy. Ja nie byłem przeciwko budowie tam chodnika, panie burmistrzu. Tą decyzję podjęliśmy wszyscy z kolegami radnymi. Mam nadzieję, że pani skarbnik nie zrobi podgórkę. To rzeczywiście jest program Szydynówek potocznie tak nazywany, ale to jest program dróg lokalnych. Zmieniono jego nazwę, bo nazwisko jakieś takie parszywe się stało. Natomiast gdyby był tutaj starosta i gdybym mu zadał pytanie takie, mianowicie, czy to prawda, że te Szydynówki nam w powiecie nie przychodzą, a poprzednio było po 3, 4, 5, to musiałby potwierdzić to, bo to byłby fakt, bo to jest fakt. Natomiast gdybym zadał mu pytanie, czy względy merytoryczne decydują o przyznawaniu pieniędzy na określone projekty, to bym go postawił w kłopot. I tylko tyle powiem. Bardzo proszę, panie komisarzu. Jeżeli mógłbym prosić, bo ja złożyłem wniosek formalny, żeby z tej kwoty rezerwy, którą posiadam, wygospodarować te 10 tysięcy. Natomiast jak pan posiada, to nie potrzeba rady. Rozumiem. To jest kompetencja burmistrza. Jest to ogólna, jeżeli uda to się zrobić na tej sesji, no to po prostu zaraz przygotujemy, nie wiem, odpowiedni dokument. Natomiast jeżeli nie uda się, to ja będę prosił państwa w terminie 7 dni o zwołanie następnej sesji, żeby tylko był jeden punkt w przypadku przeniesienia na wydatek inwestycyjny. Panie burmistrzu, 10 minut przerwy. Tak, ja jeszcze tylko jedno słowo. Wszystkie dokumenty, żeby było. Ja jeszcze jedno słowo powiem, bo szanowni państwo, no jest zasada taka, że chcąc pozyskać środki, środki budżetowe unijne, no to musimy stanąć przed dylematem, czy jednak powodujemy zadłużenie gminy, które jest na poziomie 13 do 14 milionów, czy po prostu rezygnujemy z inwestycji. Ja powiem państwu, że no to nie moja wina, ale nasz budżet już jest 46-milionowy i na przykład skala procentowego zadłużenia nam spada, natomiast kwota pozostaje, więc to jest taka mała pułapka, ale warta rozważenia, bo my nabywamy tak zwanej zdolności finansowej i możemy rozmawiać bardzo poważnie z bankami o dobrej warunkach kredytowania. Dziękuję panie burmistrzu. 10 minut przerwy. Czyli co, możemy przywrócić? Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, po przerwie przystępujemy do głosowania. Przepraszam, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Panie burmistrzu, bardzo proszę. Jestem zmuszony jednak cofnąć tą autokorektę, którą przed przerwą złożyłem, że z rezerwy ogólnej wysokości 38
1919 zł. Wyznaczam, czy proponuję, aby zmiana nastąpiła i 10 tysięcy przeznaczyć wykonanie ścieku z prefabrykatów. Jednak mówię Państwu, że dokonam zarządzeniem rozwiązania tejże rezerwy ogólnej o te 10 tysięcy złotych i poproszę o sesję, która w ciągu w najbliższym czasie, aby się odbyła, żebyśmy mogli wykonać tę inwestycję. Inwestycję, która nazywa się wykonanie ścieku z prefabrykatów przy ulicy Kolejowej. Chciałbym jeszcze poprosić o dwie sprawy, a mianowicie w związku z tym, że cały czas sporna jest kwestia dopłat do spółki wodno-ściekowej. Prosiłbym komisję rewizyjną, żeby ja mogę udostępnić i nie ma problemu udostępnić dokumenty, jeżeli mi prawo na to pozwoli, żeby komisja rewizyjna się zapoznała z stanem finansów spółki wodno-ściekowej i jeżeli stan taki będzie zadowalający, no to już decyzja komisji, żeby mnie przekonywać, że warto tą dopłatę dokonać, ale jeżeli Państwo stwierdzicie, że miałem rację, że warto się wstrzymać i poczekać na wynik finansowy za kolejny rok, to będę wdzięczny. A nie jest to żaden przytyk. Przypominam Państwu, że dokonaliście Państwo przegłosowania wykonania chodnika przy ulicy Studziennej. Argument był bardzo ważny. Tam mieszkała, z podkreśleniem mieszkała, osoba niepełnosprawna. Dzisiaj tej osoby niepełnosprawnej nie ma i tam jest tylko jeden mieszkaniec, który korzysta z tego chodnika, chyba że inni zmierzają na targowisko. Czy to jest, pan składa wniosek do komisji rewizyjnej, żeby prześledziła dokumenty? Tak, składam wniosek. A w tej chwili zmiany zostają tak, jak są, natomiast tak. Na następnej sesji, w możliwie najbliższym czasie, najkrótszym czasie, rozumiem, że będziemy głosowali na temat tego odwodnienia. Przekwalifikowanie wydatków. Czyli i tak jeszcze jest potrzebna sesja, żeby te... Tak, potrzebna jest sesja, bo ja dobrze zarządzeniem przesunę te 10 tysięcy, ale i tak Państwo musicie zaakceptować, że te 10 tysięcy będzie i wydatkiem inwestycyjnym. Staramy się reagować na to, jak Państwo będziecie i jesteście oceniani przez wyborców. Ja powiem, że i cały czas to powtórzę, że tak naprawdę odziedziczyłem ulicę Kolejową po inwestycji, bo to była kiedyś ulica Powiatowa, z brakiem odwodnienia. I to odwodnienie jest potrzebne tak naprawdę na całej długości tejże ulicy, no ale tego nie wykonamy. Musicie też zdawać sobie Państwo sprawę z tego, że kurczą nam się już możliwości finansowania jakichkolwiek dodatkowych działań, ponieważ znowu przypomnę 15 września i kolejna rata podatku jest dla nas tutaj najważniejszym wyznacznikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Mecenasie. Bardzo tak, ja chcę tutaj Pana Burmistrza wesprzeć, że tak powiem, prawnie w tym zakresie i niejako siebie też pewnie poprawić, bo inaczej tego nie mogę ująć. Przepis artykułu 222 ustawy o finansach publicznych stanowi dość jednoznacznie, że zawsze określa dwa rodzaje rezerwy, rezerwę ogólną i rezerwę celową, ale mówi wprost, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego, czyli w naszym przypadku burmistrz, dokonuje samodzielnie podziału rezerw, o których mowa w ustępie 1 i 2, czyli tej rezerwy i ogólnej i tej celowej, dlatego ta autopoprawka, która była przez pana burmistrza zgłoszona, ona nie mogłaby być uchwałą Rady zrobiona, skoro jest to co do pieniądze z rezerwy ogólnej. Burmistrz może tym sam zadysponować, a do Państwa się zwróci jedynie o zmianę charakteru tych środków, które zadysponuje z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne, bo to z kolei musi zrobić Rada.
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś jeszcze w sprawie tej uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na rok 2017? Proszę podnieść rękę do góry. 5 jest za. 5. Kto jest przeciw? 3. To tyle, jak burmistrz pozwolił. Kto się wstrzymał? 1. To mi się nie zgadza. 6 było. 6 za. 6. 6? O, panie Tadeuszu. Panie Tadeuszu, szanowni Państwo, to jest zbyt ważna rzecz. Ja bardzo proszę, powtarzamy głosowanie. Tak zwana reasumpcja. Słynna. Kto z Państwa jest za? Ale było 9 przed chwilą. 6, tak. 6, panie Tadeuszu. Już wiem, dlaczego ja tego nie zauważyłem. Kto z Państwa jest przeciw? Ręki. Tak. 3. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję, teraz się zgadzam. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Radomiska w Czarnym przyjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na rok 2017. Kolejnym projektem uchwały jest uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do WPR gminy Czarne na rok 2015-2024. Pani skarbnik, bardzo proszę. Ja już Państwu przedstawię zmiany, które już są po autopoprawce i po propozycjach, które były wcześniej Państwu podane do wiadomości. W zadaniu pod nazwą przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1910/8, 10/18 przy ulicy Zielonej dokonano zmiany ulicy Świerczewskiego. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa dróg gminnych numer 232011G ulica Sobieskiego i numer 232012G ulica Wojska Polskiego w Czarnym. W kwocie 30 tysięcy. Realizacja zadania w 2017 roku będzie obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Dokumentacja jest niezbędna o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 i 2019. Planowana realizacja inwestycji na 2017 i 2018 rok. I tak jak już wcześniej Państwu wspomniałam, wcześniej inwestycja ta była planowana na kwotę 2 830 000 zł. Po zmianie jest obniżona do kwoty 2 130 000 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa drogi gminnej numer 232108G na odcinku Sierpowo-Domyśl, realizacja 2017-18. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 29 tysięcy zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2 769 468 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie do 70%. Jest to kwota 1 918 327 zł z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkład gminy Czarne w kwocie 851 141 zł, w tym z tej kwoty wyodrębnia się 29 tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 27 tysięcy na nadzór inwestorski oraz 795 141 zł na roboty budowlane. Również zamieszczamy w WPFC zadanie bieżące, montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie. Realizacja zadania w 2017 roku 20 tysięcy, w 2018 130. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu Planowania i Spraw Socjalnych zaopiniowała pozytywnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jest konsekwencją zmian w budżecie, także opinia była pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarne na lata 2015-2024? Proszę podnieść rękę do góry. 7. Kto jest przeciw? 3. Dziękuję, wstrzymał się. W takim razie stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarne na lata 2015-2024. Czy pan tutaj dużo jakieś wątpliwości? Szanowni Państwo, kolejnym projektem uchwały jest przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Gminy Czarne w roku budżetowym 2017. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu, to przedstawia projekt Pana. No to bardzo proszę. Założenie jest takie, że pracownicy teraz wykonują pracę, a ja jestem też w miarę swoich możliwości zorientowany w tym, jakie środki są pozyskiwane i na jakich zasadach. I powiem Państwu, że to jest nowy program, w który weszliśmy. To nie jest ten program unijny, to jest z Funduszu Ochrony Środowiska z Gdańska. W tym przypadku jest możliwość pozyskania środków, tak jak Państwo wiecie, dotyczące likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, czy wykorzystującym odnawialne źródła energii. Oczywiście tu Pan, przepraszam, że znowu mówię, Pan Bogusław Rączak jest doskonale zorientowany w odnawialnych źródłach energii. Czasami jest taka sytuacja, że lepiej na przykład złożyć do programu unijnego, bo się uzyska większe dofinansowanie niż do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym przypadku jednak mieszkańcy zdecydowali się i ponad 20 wniosków wpłynęło. Pozyskaliśmy odpowiednie środki na realizację tego zadania, więc został przygotowany regulamin konkursu. Oczywiście był on tak jakby przesyłany do różnych instytucji, które zobowiązane były wypowiedzieć się, a wręcz odpowiednie komentarze zawrzeć. I musicie Państwo wiedzieć, że zostało to wysłane do Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów, do Pana Marka Niechciała, i tutaj mamy już pewne sugestie, które wprowadzone zostały do tegoż regulaminu, i mamy też informacje od Pana Ministra Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że też jest to akceptowane, więc wiecie Państwo, że w przypadku naszej gminy musimy wyasygnować środki w kwocie do 1500 zł na daną wymianę pieca. Oczywiście ten projekt uchwały zawiera też komplet wniosków, które należy dostarczyć, wypełnić i w ten sposób sprostać wymogom, bo jak Państwo wiecie, z wszystkich środków my musimy się rozliczyć i jeżeli jest to dobre rozliczenie, no to po prostu są środki przekazywane. Czarny jest ograniczony do gazu i do oleju opałowego. To i tylko i wyłącznie takie kotły możemy zastosować. Jeśli chodzi o teren wiejski, trzeba głośno powiedzieć, że można wykorzystać biomasę do spalania na terenach wiejskich tutaj. No to dofinansowanie jest takie mało satysfakcjonujące, bo ono wynosi maksymalnie 25% teraz było i 1500 z gminy jeszcze można tak dostać, nie? No to czyli pod warunkiem, że inwestycja będzie w granicach tam od 5000 chyba do 5000. Tak, do 5000 zł można uzyskać takie dofinansowanie. No, powiem tak, z życia. Jeśli chcecie Państwo wymienić kocioł, zwykły kocioł, załóżmy na węgiel, na kocioł gazowy, to taka inwestycja z przyłączem, ze wszystkim, zamknie się w granicach 15000 zł. Jeśli chodzi o taki kocioł, no takim podwyższonym standardzie, dwufunkcyjny, czyli do podgrzewania ciepłej wody i do wszystko. Proszę? Ale 15, no nie, ale to trzeba to liczyć, bo przyłącze, wszystko to jest tak około 15000 zł trzeba liczyć, nie? Czyli wsparcie by było w granicach 5000 zł, 6000. No to prawie jedna trzecia, nie? No to tak nie więcej. Tak to wygląda. No szkoda, że w mieście nie można dostać dofinansowania, załóżmy, na biomasę, czyli na pelet, bo dość dużo chętnych by było na te kotły i wtedy mielibyśmy dużo chętnych przystępujących do konkursu, ale no niestety miasto jest zgazyfikowane i tylko na nasze miasto możemy gaz i olej opałowy. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś ma jeszcze?
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Gminy Czarne w roku budżetowym 2017? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Nie ma problemu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Gminy Czarne w roku budżetowym 2017. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dalej będziemy składali wnioski o dofinansowanie. Coraz więcej gmin z tego korzysta, być może jeżeli chodzi o azbest, że do 2032 roku jest to przeznaczone do utylizacji. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, no to tak jak poprzednio, w tym przypadku w projekcie uchwały nie została zmieniona częstotliwość, natomiast zostały dodane zapisy związane z papierem, czyli zmieniło się nazewnictwo i tak jak w poprzedniej uchwale o regulaminie czystości jest też w uzasadnieniu, że mają być to worki lub pojemniki w kolorze niebieskim i na tym polega projekt Państwu proponowany. Ja rozumiem, że ta poprawka do specyfikacji o tym, żeby worki dostarczał, została zapisana. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję, stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytanie. Proszę Panie Burmistrzu o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie ukrywam, że zmienię swój sposób teraz przedstawiania, bo miałem zaznaczone i jestem przygotowany na riposty związane z zarzutami, które padały 22 czerwca, jeżeli chodzi o budżet 2016 roku. Ale wybaczcie Państwo, oszczędzę sobie złośliwości, które mógłbym tutaj bardzo sprawnie, językowo pozaskakiwać stwierdzeniami. Myślę sobie, że to też będzie czas na to. Powiem tak, że dobrze, że jestem odporny i znoszę wszystkie Państwa uwagi z szacunkiem i optymizmem, bo wiem, że jestem nauczycielem i być może lepiej o wierszach ze mną porozmawiać i o literaturze niż o inwestycjach, ale to się zmienia. Ja się uczę i powiem Państwu, że tak jak mówiłem, życie niesie wiele niespodzianek i nie jest prawdą, że ludzie nie chcą ze mną pracować, bo pewnie by żadnego dyrektora nie było i nie jest prawdą, że wydaję, rzucam pieniądze, które są podatników, ponieważ pewnie wszystko można by było taniej, łatwiej, sprytniej zorganizować. Jeżeli Państwo uważacie, że jestem niegospodarny, czy zarzucacie Państwo niegospodarność, są instytucje państwowe,
państwowe, które przyjmują wręcz takie wnioski na niegospodarność, w tym przypadku, burmistrzów, więc ja nie boję się odpowiedzialności, ponieważ trochę spędziłem w samorządzie czasu i przyglądałem się. Myślę sobie, że udało się doprowadzić do sytuacji, że każdy budżet jest jednak takim jeziorkiem, z którego nie ma zbyt wielu odpływów, które w 30% pochłaniały nasze wspólne pieniądze, bo ja także płacę podatki, tak jak każdy inny podatnik. Wiele jest jeszcze do zrobienia, wiele jest jeszcze do nauczenia. Został mi jeszcze rok kadencji, więc z wszystkich sił i możliwości zgłębię tajniki możliwości pozyskiwania środków. Dalej będę pracował bez wiceburmistrza, co daje mi oszczędność około 90 tysięcy rocznie. Natomiast już Państwu zapowiadam, że to, co za chwilę Państwo usłyszycie, będzie jednoznaczne z tym, że bardzo poważnie rozważam możliwość zatrudnienia osoby, która jest zorientowana w środkach unijnych, ponieważ zbyt dużo tych środków wpłynęło i myślę sobie, że jeszcze wpłynie, i jeden pracownik plus pozostali pracownicy nie poradzą sobie. To musi być zespół dwóch co najmniej ludzi, więc proszę mieć taką świadomość postępujących działań. Ja, zanim odpowiem na interpelację, składam wielkie wyrazy szacunku dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy, wszystkich, którzy na miarę swoich możliwości wykonują pracę, która jest bardzo dobrze wykonywana, więc bardzo ze smutkiem przyjąłem informację w jednej z interpelacji, że u nas nie ma fachowców, że nie jestem otoczony fachowcami. To nie jest prawda. Mamy takich fachowców, jakich wykształciliśmy sobie i jakich pozyskaliśmy. I pewnie jakieś zestawienie przygotuję Państwu jeszcze raz, jakie to były środki. Odpowiadając na interpelacje, które mam tutaj przygotowane w formie też pisemnej, także Państwo je otrzymacie. Pan Tadeusz Żyła złożył interpelację dotyczącą sklepiku i szczególnie dotyczącą, dlaczego ja go zlikwidowałem. Sklepik działał bardzo dobrze. Niszczy pan coś, co funkcjonuje. Praca była w przekonaniu innych dobrze wykonywana. Miła obsługa i w tym przypadku jest zarzut jednoznaczny, że ja to zniszczyłem. Chciałbym powrócić do sytuacji sprzed kilku lat. Wiecie Państwo, że sklepik Pszczółka w zespole szkół, obecnie w szkole podstawowej, istniał od wielu lat. To decyzją dyrektora i nikt nie rozważał i nie zastanawiał się, czy to była słuszna decyzja. Spółdzielnia uczniowska została zlikwidowana. Być może z tego powodu, że względy bezpieczeństwa wpłynęły, a być może z tego powodu, że był wydzielony w nowej hali, było wydzielone miejsce na sklepik. I istotnie, Państwo macie rację, że przez pewien czas ten sklepik zmieniał właścicieli i tak naprawdę z sytuacji uczniowskiej wszedł przedsiębiorca lokalny i prowadził działalność i prawidłowo. Chciałbym jednak Państwu też uzmysłowić, że
Spółdzielnia uczniowska nie musiała odprowadzać żadnych podatków, bo to jest, to ja przerabiałem 6 albo 8 lat temu, dokumenty Państwu mogę po prostu udostępnić. Do tej pory tego nie czyniłem, bo nikt nie sięgał tak daleko. I powiem Państwu, że generowane, że to wyglądało w ten sposób, że środki, pracowały tam uczennice, przez uczyły się pracy, ale i też przedsiębiorczości, miały kontakt z uczniami. Te osoby, dodatkowo pieniądze były liczone każdorazowo, codziennie, znoszone do sekretariatu, wpłacane na konto. Wiadomo, z tego konta były płacone przelewy za towar, a zysków, które były około, no nie wiem, nie chcę teraz strzelać, bo nie jest to domena moja, ale z zysków na pewno uczniowie wyjeżdżali na darmową wycieczkę jednodniową, najlepsi uczniowie. Były sponsorowane też nagrody. Chyba najciekawszym wyjazdem był wyjazd pracownic, czyli uczennic do Isztat, do Szwecji, promem. Zresztą do dnia dzisiejszego te uczennice, z którymi rozmawiałem, to wspominają w piękny sposób. Dalej, no wiadomo, rzeczą stało się, że została zmieniona forma. Nikt wtedy nie krzyczał, że co my robimy, nikt nie krzyczał, że krzywdzimy uczniów. Do tego doszły jeszcze zmiany związane z towarem w sklepiku i tak dalej, także różne zależności spowodowały, że był przedsiębiorca. No i dobrze było do tej pory, póki nie podpisaliśmy umowy na rewitalizację, przepraszam, na termomodernizację budynku szkoły, gdzie w kwietniu 2017 roku spotykaliśmy się z dyrektorem i było jednoznacznie powiedziane: panie dyrektorze, nie może być działalność gospodarcza prowadzona. A jeżeli państwo sięgniecie w historię działalności gospodarczej byłego, nazwijmy to, sprzedawcy, to dochodzi do takiego małego kuriozum, że działalność gospodarcza została zarejestrowana na parkową, czyli na budynek szkoły, i tam też była prowadzona działalność, czyli rejestracja i prowadzona działalność na tym samym adresie, na adresie szkoły. Później to się zmieniło w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam historię. No i wtedy ten atak medialny też, co ten burmistrz robi, likwiduje miejsce pracy. No miejcie Państwo świadomość, że ja nie mogłem dopuścić do sytuacji, że pan Mariusz Kopczak straci mandat, ponieważ żona pana Mariusza pracowała na gminnym majątku, a pan Mariusz był pełnomocnikiem. Więc jeżeli sprawa teraz po mojej wypowiedzi nabierze tempa, to może to się skończyć pewnie utratą mandatu przez naszego pana radnego. Więc to nie była jakaś konsekwencja mojego działania czy politycznej zemsty, bo ja nie miałem takiej politycznej zemsty. Ja nie miałem celu, to wszystko działało dobrze, tylko ja miałem jedno na myśli, że jeżeli przy kontroli, która na pewno będzie i w następnym roku, jeżeli okaże się, że ja miałbym jako burmistrz ponieść stratę finansową z tak zwanego VAT-u 513 tysięcy, to ja musiałem podjąć taką decyzję. I to nie była decyzja w żaden sposób uderzająca w jakieś tam zaszłości. Nie, nie jestem w konflikcie z nikim i mimo że jestem obrażany, to jestem człowiekiem, który jest w miarę spokojny. Także to jeżeli chodzi o sklepik. Oczywiście, Szanowni Państwo, no jeżeli będzie cokolwiek należało dodać, jeżeli będziecie Państwo chcieli zapytać, to proszę pytać. Kolejny teren miasta, sprzątanie. Myślę sobie, że tutaj też pan
pan nasz tutaj, pan prezes Leszek Wilma wypowie się, jak przebiega sprzątanie, bo to też był taki atak bardzo znaczący, bo to było między innymi też Boże Ciało nieposprzątane, jak to możliwe i w ogóle i teraz sytuacja się trochę odwróciła, bo powiem szczerze, do dnia dzisiejszego nie miałem skargi od sołtysów, że źle tereny są wykaszane na wioskach, teraz to tak jakby przerzuciło się na miasto, bo między innymi jest też mowa o ulicy Zielonej, że tutaj pan prezes nie potrafi tego ogarnąć, że właściwie to chyba nie sprawdza się w tym sprzątaniu. No myślę, że pan prezes to wyjaśni. Mowa też była o Jarzębinie przy ulicy Zwycięzców. Ale to kompletnie już nie ma tematu. Nie ma tematu. No właśnie. Było suche, była sucha. Jeżeli chodzi o Nadziejewo, spór między mieszkańcami, no kuriozum, też znowu po raz kolejny powtarzam to słowo. Myślę, że pan mecenas też zabierze głos w tej sprawie. Okazuje się, że ktoś komuś sprzedał działkę, dopatrzyli się, że działka jest większa, kupujący zaciera ręce, sprzedający skarży się. I spór międzysąsiedzki trwa tak jak u Kargula i Pawlaka, tak jak w Ogniem i Mieczem, gdy Rzędzian mówił o tym drzewie, pamiętacie Państwo na pewno, czy te gruszki należą do sąsiada, czy to są ich gruszki, ale mniejsza o to. Ja musiałem, Panie Tadeuszu, w pewien sposób nawet wydać środki publiczne, żeby rozstrzygnąć spór, który tak naprawdę jeszcze nie jest rozstrzygnięty i myślę sobie, że sąd będzie musiał tutaj podjąć decyzję jednoznaczną. Ja powiem tak, że ja byłem w klasycznej sytuacji kogoś, kto podejmując jakąkolwiek decyzję krzywdzi jedną z osób. Bo jeżeli bym przyznał rację jednemu z sąsiadów, to drugi jest pokrzywdzony. Jeżeli bym zrobił odwrotnie, to jeden z nich zawsze będzie pokrzywdzony. Starałem się i nadal będę starał się, żeby rozstrzygnięte było w sposób jak najmniej uciążliwy, bo wyobraźcie sobie Państwo, że ten spór sięga nawet lat 60. czy 50. Ktoś tam komuś pokazał, że to jest jego ziemia, później na mapie zostało inaczej uwzględnione, geodeta się pomylił albo coś tam zadziałał, więc tak naprawdę ten spór jeszcze trwa. Ale powiem Państwu, że jeżeli miałbym skrzywdzić 10 innych przez jedną decyzję, to chyba nie odważę się. Wolę, żeby zostało tak jak według tych uzgodnień z dawnych. Jeżeli skończy się program, na przykład program się może kończyć w 2019 roku, to tak naprawdę on się skończy, jeżeli chodzi o rozdawanie na przykład 2017, 2018. I tak jest ze środkami unijnymi. Dzisiaj powiem Państwu, że jest możliwość jeszcze skorzystania, nie wiem czy akurat nasza gmina się zakwalifikuje na działania typowo związane z kanalizacją lub oczyszczalniami ścieków przydomowymi. Będziemy starali się złożyć wniosek, mimo że czas jest krótki. Na pewno będziemy starali się unowocześnić PSZOK. To w grudniu nas czeka złożenie wniosku. Na pewno jeszcze z informacji powiem Państwu, że Zarząd Województwa Pomorskiego wystąpił o zwiększenie alokacji o 2 miliony na drogi obszarów wiejskich i to też będziemy starali się zawalczyć i na pewno będziemy starali się pomóc zarządowi dróg, zarządowi województwa, żeby jak najszybciej rozliczyć, bo które z województw się rozliczy, to dodatkowo 300 milionów dostanie, więc tutaj jest gra warta świeczki. Poproszę jeszcze o wypowiedź pana prezesa, który już tam zanudził się. Więc tak postaram się przedstawić taką ogólną sytuację, jeśli chodzi o sprzątanie miasta. Jak Państwo wiecie, a jak nie wiecie, to informuję, że 31 marca spółka podpisała z gminą umowę o w zakresie utrzymania czystości, porządku oraz pielęgnacji terenów zieleni na terenie miasta i gminy Czarne stanowiące własność gminy Czarne. I w ramach tej umowy
spółka przejęła pewne zobowiązania w stosunku do gminy. I tak, proszę Państwa, zakres zadania obejmował bieżące utrzymanie czystości ulic, placów, chodników, parkingów, terenów zieleni i otwartych na terenie miasta i gminy wraz z usuwaniem odchodów zwierzęcych oraz usuwaniem chwastów i darnie rosnących przy krawężnikach i obrzeżach dróg, oczywiście gminnych. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Czarne w okresie od 1 maja do 31 października. Usuwanie ogłoszeń na terenie miasta z drzew, lamp ulicznych, szafek telekomunikacyjno-energetycznych, murów i ogrodzeń, słupów ogłoszeniowych, resztki kleju itp. Usuwanie zanieczyszczeń pochodzących z rozsypania przewożonych przez użytkowników dróg ładunków, np. żwiru, piasku, cement. Uprzednięcie i wywóz z pasów drogowych dróg gminnych i ulic na terenie miasta pozostałości po wypadkach drogowych, ale oczywiście dotyczy to dróg gminnych i ulic. Ponadto zakres zadania w zakresie pielęgnacji terenów zieleni obejmuje koszenie traw na terenach zieleni minimum 4 razy w roku. Tutaj się zatrzymam. W tym roku żeśmy wykosili trawy około 6 razy już w tej chwili. Na tym dzisiejszym, można powiedzieć, etapie jesteśmy. Grabienie według potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w sezonie. Grabienie dotyczy pewnie oczywiście liści, które się pojawią niedługo. Odtworzenie zniszczonych trawników zadeptanych, zajeżdżonych poprzez przekopanie, zasianie trawą oraz nawożenie na terenach zieleni wskazanych przez gminę. Koszenie trawy na boiskach sportowych w Nadziejewie, Binczu, Krzemieniewie, Domisławiu, Sokolu 4 razy w roku w okresie od maja do października. Przypominam, że już też kosiliśmy tam 6 razy. Wykonanie rabat z kwiatów sezonowych oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów zakupionych przez gminę na terenach wskazanych przez gminę oraz zabiegów pielęgnacyjnych, w tym podlewanie drzew, krzewów, kwiatów i nowych nasadzeń. Usuwanie liści i innych nieczystości z terenów wskazanych przez gminę w okresie od maja do października. Jak wspomniałem, proszę Państwa, umowa obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 października. Ponadto jako dodatkowe zadanie doszło nam koszenie traw na boiskach tych, których grają profesjonalnie piłkarze na cotygodniowych meczach, to znaczy boiska w Wyczechach i boiska w Czarnym. Jest to na wskazanie pracownika gminy, który jak gdyby koordynuje te sprawy koszenia pomiędzy działaczami sportowymi, a naszą firmą, którą ja prowadzę, więc tutaj jest taka bieżąca współpraca. Jest to zadanie, proszę Państwa, dodatkowe. Ponadto, jak tu burmistrz już wspomniał, działamy często poza tą jak gdyby umową, działamy często na takie zlecenia bieżące i bieżące potrzeby wynikające tutaj z różnych zdarzeń na terenie miasta i gminy. W tym naprawiamy znaki, montujemy nowe znaki, montujemy ławki, wycinamy jakieś krzewy przy drogach gminnych, czy też nawet wojewódzkich, jeżeli jest takie zlecenie. Często te zlecenia są takim krótkim, jak gdyby w ramach, można powiedzieć, dobrej współpracy z gminą, krótkim działaniem, ale jeżeli to wymaga jakichś nakładów finansowych, głównie jeśli chodzi o zakupy paliwa, sprzętu, materiału, głównie materiału, to tutaj na bieżąco uzgadniamy z panem burmistrzem jak gdyby koszty z tego wynikające. No, wiadomo jest, że burmistrz chce prawie za darmo, a prezes nie może tego zrobić za darmo. Proszę Państwa, w momencie jak żeśmy podpisali umowę albo przygotowywaliśmy się do podpisania umowy, jak gdyby przedsięwziąłem szereg działań związanych z tym, żeby organizacyjnie to wyglądało przyzwoicie. Oczywiście, jak tutaj Państwo mieliście pewne uwagi, nie zawsze może się tam udaje to robić doskonale, ale niemniej organizacyjnie przygotowałem to tak, że zakupiliśmy nowe auto, drugie, które jest autem skrzyniowym, i podzieliłem pracowników moich, tych, których przeznaczyłem do tej pracy, plus pracowników, których gmina przekazała do gminy, podzieliłem to do spółki, przepraszam, do pracy spółki. Podzieliłem to na dwie brygady podstawowe. Jedna brygada obsługuje miasto. Jakbyście Państwo widzieli, to takie białe auto,
które skrzyniowe jest, ono działa na terenie miasta w wyjątkowych sytuacjach, jedzie też na wioski, a drugie to żółte auto jeździ na poszczególne wioski. Oczywiście spółka ma jeszcze w ramach swoich obowiązków szereg innych działań, więc te auta też głównie remontowych też uczestniczą w tym, na tym polu. Niemniej głównie są przeznaczone do, proszę Państwa, do obsługi zieleni. Jak już wspomniałem, podzieliłem to na dwie grupy. Jedna grupa, miałem nadzieję, że będzie miała 5 osób i druga 5 osób, to teraz się okazało, że mamy takie grupy po kilku miesiącach, bo w pewnym okresie nie mieliśmy tylu pracowników interwencyjnych, musiałem trochę sięgać nawet po swoich uczniów, których szkolimy w spółce, żeby poradzić sobie z tymi zadaniami. Jak wiecie Państwo, trawa w tym roku rosła bardzo szybko i bardzo długo i trawy tej było wyjątkowo bardzo dużo, więc te koszenia 4 razy w roku okazały się zdecydowanie za mało. Na boiskach kosimy właściwie co tydzień tych profesjonalnych. W międzyczasie robimy wiele innych rzeczy. W ramach jeszcze przygotowania do tego działania, przy zatrudnieniu osoby, która byłaby niezbędna jako brygadzista w tej drugiej grupie z samochodem, postarałem się o dofinansowanie z Urzędu Pracy na doposażenie stanowiska pracy i takie dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy spółka otrzymała. W ramach tego zwiększyliśmy nasz potencjał, można powiedzieć, ten podstawowy obsługi zieleni. Oprócz samochodu uzupełniliśmy wykaszarki do 8 sztuk, więc po 4 wykaszarki na wioskę i na miasto, no, z założeniem, że może się coś popsuć, to trzeba mieć zawsze tą możliwość. Zakupiliśmy jeszcze dodatkowy ciągnik samobieżny do koszenia szczególnie tych terenów na boiskach, na tych równych terenach, więc teraz dysponujemy 3 ciągnikami. Pan urząd zakupił rok temu te 2 ciągniczki, które przekazał do spółki. Myśmy jeszcze dokupili w ramach tego dofinansowania ciągniki. Zakupiliśmy piły motorowe, bo często mamy takie prace zlecone bieżące albo te wynikające z potrzeb oczyszczania miasta i gminy, które wymagają pilarza i mamy samobieżne, znaczy mamy takie podstawowe kosiarki też. I na dzisiaj wspomagamy się około 10 pracownikami interwencyjnymi, oprócz tych 3, których ja mam zatrudnionych w spółce, którzy nie tylko to wykonują oczywiście, ale to są w dużej mierze na to przeznaczeni. Mamy 2 skazanych, jak wspomniałem. Myślę, że ten pierwszy okres, który był, szczególnie dotyczy to miasta, pierwszy okres tych pierwszych miesięcy pracy, to była też pewnego rodzaju nauka tych miejsc, które trzeba obsłużyć. To wynikało to też z tego, że nie zawsze to wynikało, że one po prostu od dawna były, nie zawsze były obsługiwane. No w tym roku wyszło to. Oprócz tego, jeżeli już chcę wspomnieć o tym jakimś nieporządku, który być może i po części jest, jak gdyby wynika z, jak gdyby, organizacji spółki, ale proszę Państwa, jest to też udział naszych mieszkańców. No jeżeli przy Starym Kościele, wszyscy wiedzą, kiedy są gabaryty wystawiane, jeżeli się przededniu święta wyrzuca gabaryty, tak naprawdę gabarytów to nie ja, nie spółka usuwa, tylko usuwa po prostu firma, która obsługuje porządek. Ale jeżeli my mamy raz na miesiąc, albo nieraz raz na 3 tygodnie, musimy sami wywozić te wszystkie gabaryty, które są zwożone z całego miasta, w miejsca przy naszych nawet osłonach, to po prostu pokazuje pewien obraz nieporządku. Oczywiście spółka, żeby działa, jeśli chodzi o okres ten wiosenno-letnio-jesienny, profesjonalnie, to jeszcze musi się to pozarzyć. To bezwzględnie, jeżeli chcemy to robić profesjonalnie, to musimy jeszcze pewne zakupy poczynić, ale one już są nie tanie. To na podstawowym sprzętem, który w tej chwili musiałem wynajmować ze spółki Express, która kiedyś wykonywała te czynności, to jest właśnie ten tak zwany odkurzacz, ten samobieżny, który jeździ po ulicach, po chodnikach i odkurza. I taki jest mój zamysł. Jeżeli podpiszemy kontrakt dłuższy z gminą, to myślę przede wszystkim o tym. No oczywiście nie będę mówił już o okresie zimowym, bo na razie to takiej umowy nie ma, a jak będzie, to będę ewentualnie Państwu przedstawiał, jakie są tutaj nasze
nasze czynności, nasze zamierzenia, żeby robić to profesjonalnie. Proszę Państwa, ja myślę, że na dzisiaj, po tych kilku miesiącach, kiedy pewne tam może były drobne niedopatrzenia, oczywiście cały czas pracujemy nad tym, żeby to organizacyjnie dobrze wyglądało. Tylko jak Pan Burmistrz wspomniał, prezes robi to na zasadzie takiej, że w poniedziałek sobie robi plan tygodniowy. Przekazuje to pracownikom, bo to musi być uporządkowane. Ale w ciągu tygodnia może nastąpić kilka sytuacji, w których trzeba reagować od razu, więc pewne rzeczy się przesuwają. Dotyczy to na przykład koszenia wiosek, nie ma sołtysów. Może Pani jedna sołtys jest tylko, a nie dwie Pani. Są też sytuacje takie na przykład na wioskach, że jest tutaj, tu są dożynki, tutaj ma przyjechać biskup, tu ma to i cały mój system jak gdyby po kolei koszenia wiosek się przesuwa, bo trzeba wspomóc daną wioskę wcześniej. Niemniej, wioski już robimy drugi rok i tam już jest wiele rzeczy robimy, można powiedzieć, z klucza. I tam było o wiele łatwiej pewne rzeczy już na podstawie doświadczeń zorganizować, po prostu sprawniej to zorganizować, ale myślę, że miasto w tej chwili już jest znamy to miasto i myślę, że ten system dwubrygadowy się sprawdza. To tak pokrótce na ten temat, jeżeli były pytania, to chętnie. Wchodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10 brzmi składanie interpelacji i zapytań. I tu mam prośbę, abyśmy w tym punkcie skupili się tylko na interpelacjach, na piśmie, krótko, a w kolejnym punkcie sobie jest wolne wnioski i wtedy jeszcze jakieś pytania do prezesa, to bardzo proszę. Także otwieram punkt i składanie interpelacji i zapytań, bardzo proszę. Czy jest taka możliwość poszerzenia po prostu targowiska? Myślę, że to powinno być przy odpowiedzi Pana we współpracy z Komisją Bogdana, bo chodziłoby po prostu o kwestię dzierżawy i przedłużenia. No tutaj jest gestii, tak żebyście tutaj wypracowali wspólne stanowisko. Patrzę, jaka decyzja została już podjęta na to. Po ostatniej sesji była komisja. Komisja rolnictwa i to było podjęta. I jest decyzja jaka? Powiększam. Okej, ładnie, bo to było kontrowersyjne, bo chciano tam podwyższyć opłaty po prostu za tym, którzy oferują towar, po prostu za parking i tym, którzy sprzedają przed parkingiem. Fajnie, cieszę się, tym bardziej, że mamy parking z Żółberetem też, jeden dalej przy kościele, jakby możliwość. Druga kwestia to pytania dotyczące po prostu, chciałbym, żeby Pan przedstawił jakąś taką ogólną analizę trzech spotkań, które się odbyły. O dwóch wiem, trzecie ze względów obiektywnych, nie mogłem się z urzędniczką spotkać, że w jednym wypadku jednego spotkania jedna osoba zainteresowana uczestniczyła, drugiego sześć, o trzecim nie wiem. Z materiału wiem też, że około 500 dotacji poszło na azbest. No, tak edukacyjnie to sześć chorób nowotworowych, parę tam skórnych i dwie wewnętrzne, więc a i informacja, którą też uzyskałem, że na terenie gminy mamy osobę, która kupiła Eternit i składuje go na dobre czasy, żeby zamontować. Pierwsi, którzy będą korzystali, to po prostu mają możliwość dotacji. I ostatnie pytanie. Nie wierzę w skutki, ale wiem, że Pan, i ja byłem proszony, zrobiłem to przez urząd, mianowicie interwencja w sprawie PKO BP, kiedyś oddziału, a w tej chwili agencji, to trochę zmniejszyło, znaczy się współcześnie dąży się do tego, żeby pole usług jakby poszerzać. Mieszkańcy prosili mnie o to, żebym też napisał, robiłem to przez urząd, dlatego tak zadaję formalne pytanie, bo możliwość, w tej chwili są karty płatnicze, internet, ale nie wszyscy z różnych względów korzystają. Możliwość poboru dzienna z kasy w tej chwili kwoty to jest 3000, niektórzy udają się z konkretnymi wycieczkami. Tak z oglądu to ilość osób pracujących w agencji się nie zmniejszyła. W oddziale były 4, tu są też 4, więc w związku z tym zakładam, że nie uda nam się wiele, bo to musi być rozwiązanie systemowe. Jeżeli zdecydują się, no to powinni te kwoty w agencjach zwiększyć w całej Polsce. Początkowo mi kierowano do menedżera, bo to jest podwykonawca w tej chwili ta agencja. Potem jednak zorientowano się, że lepiej jak ja napiszę po prostu podanie do pani kierowniczki w Człuchowie oddziału PKO. Więc prośba taka po prostu. Szans wielkich nie widzę. Zakładam, że to powinno być rozwiązanie systemowe, ale no ogranicza to po prostu pole dla mieszkańców i prosimy o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję serdecznie. Kto następny? Janusz, bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, kilka interpelacji. Pierwsza na prośbę mieszkańców ulicy Zielonej, ale nie tylko, przy wyjeździe z ulicy Zielonej, czy też Wojska Polskiego Strzelecką. Tam parkują samochody przy tym pasie zieleni. I no, prośba mieszkańców, żeby gmina wystąpiła z wnioskiem o umieszczenie znaku zakazu zatrzymywania się B36 no, w celu po prostu przeciwdziałania, żeby nie doszło do żadnej kolizji czy wypadku. No jest tam bardzo niebezpiecznie wyjeżdżając i to sygnalizowali mieszkańcy. Rozmawiałem tutaj z Irkiem Rapisem, mówił, że mieszkańcy również i interweniowali tutaj w policji i prośba jest, żeby właśnie gmina wystąpiła o wprowadzenie takiego zakazu znaku. I jeszcze trzy sprawy. Nie wiem, czy pan burmistrz mówił o tym uskoku, właśnie czy o tym chodzi, na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i Strzeleckiej, o tym drobnym uskoku, żeby to, no właśnie, także to będzie, rozumiem, że będzie to załatwione, bo no, bardzo niebezpieczne, szczególnie dla rowerzystów wieczorem. Jest to niebezpieczny ten uskok, czy też ubytek w asfalcie. Następna sprawa. Dziękujemy, bardzo się cieszymy z tych ławeczek, które są na ulicy Wojska Polskiego, które ostatnio zostały tam zamontowane. Myślę, że to była chyba jakaś interpelacja jednego z radnych, żeby te ławeczki powstały, z tego co pamiętam kiedyś. Wcześniejsza. Jeżeli nie, to i tak dobry pomysł jest, ale przy okazji prośba jest, żeby tam jest kosz jeden wcześniej przy tej drodze wewnętrznej, żeby go przenieść do przy tych ławeczkach i może jeszcze jeden kosz zamontować. Cztery ławeczki, a praktycznie żadnego koszu, a kosza nie ma na śmieci, a właściwie no, na tym to polega, że ktoś siada, coś tam zje i z tym papierkiem idzie 20 metrów dalej, bo tam jest akurat kosz. Żeby po prostu jeden kosz przenieść, bo tam nie pasuje, tam przy tej drodze wewnętrznej, przy tym, a może i postawić drugi kosz przy tych ławeczkach jeszcze. I ostatnia sprawa, rozmawiałem z panem burmistrzem, ale być może to drobna sprawa umknęło. Chodzi o to lustro przy wyjeździe ulicy Zielonej. Ono po prostu źle ustawione, daje płytki obraz widzenia i tam już nie jeden wyjeżdżając mówił, że zasugerował się obrazem lustra i o mało co do kolizji nie doszło, żeby po prostu poprawić tą widoczność, ustawienie tego lustra. W zasadzie mam tylko takie interpelacje ponawiające. Pan burmistrz mówił o tych studzienkach, ja go mam taką prośbę, żeby właśnie jakoś, nie wiem, takie prace wdrożyć, aby te nawierzchnie asfaltowe wyrównać przy tych studzienkach. Dobrym przykładem jest nawet tutaj studzienka, która się mieści na przywieździe do urzędu gminy na parking, która jest zapadnięta, no i stwarza pewne problemy. Drugą interpelacją było, ponawiam prośbę o wyremontowanie parkingu przy ulicy Ogrodowej, przy Polskim Związku Wędkarskim. Ja wiem, że to już było kilka razy składana ta interpelacja, ale mieszkańcy dalej naciskają, żeby taki parking tam powstał. Trzecią interpelacją jest, ponownie zwracam się z prośbą o obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych przy markecie Polo. On jest niezwykle, to przejście, ważne dla ludzi niepełnosprawnych. Naprawdę, ja już ostatnio miałem chęć nagrać na telefonie, jak pewna osoba tam się porusza, ile to stwarza problemów i tak dalej. Proponuję zobaczyć i, nie wiem, zatrzymać się, jak ta osoba się porusza, i zobaczyć. Kolejną prośbą jest o wyremontowanie poboczy na ulicy Ogrodowej pomiędzy sklepem Mrówka a prywatnymi posesjami. Pobocze pomału, tam jest asfalt, który się załamuje. Tam jest dużo samochodów, które przyjeżdżają do tego sklepu. Po prostu zdewastowane jest to pobocze w taki sposób, że już, nie wiem, ci ludzie już nie mają słów do tych samochodów i właścicieli tych samochodów. Ponownym interpelacją też ponawiam o wyremontowaniu kładki prowadzącej na teren zielony z ulicy Ogrodowej. Ja wiem, że pan burmistrz wspomniał o jakiejś farbie antykorozyjnej, ale mi się wydaje, że ona sprawy nie załatwi, bo on jest w takim stanie, że po prostu no, grozi niebezpieczeństwem, że ten mostek się zawali. Kolejną interpelacją, którą kiedyś wspominałem, także to jest sprawa nawierzchni z wjazdu na teren remizy strażackiej z ulicy Ogrodowej, na zaplecze tego remizy strażackiej. Tam jest tak nierówno,
Tam tamteny się poruszają dzieci do szkoły, samochody. No, stwarza wiele kłopotów mieszkańcom tego okręgu. A także proszę o, nie wiem, czy jak teraz budowany jest nowy posterunek policji przy ulicy Parkowej i wjazd jest na teren placu zabaw i tego terenu przedszkolnego. Tam zawsze po opadach znajduje się wiele wody, no i po prostu to przeszkadza mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Po sierpniowym posiedzeniu Rady Miejskiej odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, na którym to złożyłem wtedy wniosek o to, żeby na zatorzu zlikwidować te niebieskie znaki i strefa zamieszkania. No, do dzisiaj tej informacji nie dostałem, ale po prostu składam dzisiaj oficjalną interpelację, aby te znaki zlikwidować. No, były dobre zamierzenia, ponieważ miało to jako strefa zamieszkania ograniczyć prędkość i tak dalej. No niestety stało się to uciążliwe dla nas wszystkich mieszkańców. I niedawno tam była taka akcja policji, która to miała na celu usunięcie wszystkie samochody po prostu z ulic. I okazuje się, że jeżeli jest to strefa zamieszkania, więc nie wolno absolutnie parkować, nawet jeśli ktoś ma przy, powiedzmy, ulicy, a swoją posesją wyłożony polbruk swój, też tam nie można parkować. Są do tego wyznaczone miejsca. Najbliższymi wyznaczonymi miejscami jest parking przy kaplicy cmentarnej. To chyba byłoby takim absurdem, gdyby na przykład do nas ktoś przyjechał, a miał zaparkować przy kaplicy cmentarnej i ten kawałek się przejść. I wobec tego taka jest moja interpelacja, żeby jednak to zlikwidować i ewentualnie, jak później komuś by to przeszkadzało, że tam parkują samochody, to wprowadzimy zakaz parkowania i to jest na tyle. Nas druga interpelacja, czy można byłoby, panie burmistrzu, w trybie pilnym zmienić pokrywę studzienki telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu ulicy Zwycięzców i Wesołej. To jest taka sprawa, dzisiaj jest tam właściwie dziura taka, dzisiaj to zauważyłem, w wielkości średnicy, gdzieś około 15 cm, więc tam dziecko może z nogą po prostu wpaść. Także prosiłbym tam o szybką interwencję. Jeszcze teraz tak króciutko do odnośnie tej czystości, bo tutaj pan prezes mi oczywiście odpowiedział rzeczy, opowiedział, które znałem, które wiedziałem, tylko ja też nie mówiłem w formie jakiejś uwagi do was, tylko zwróciłem się do pana burmistrza o to, żeby wsparcie dla was jakieś tam załatwił, ponieważ wy macie zbyt szeroki, o czym pan zresztą mówił, zakres obowiązków i nie jesteście w stanie tego miasta utrzymać. Więc dlatego ja po prostu na przykład, to nie panie burmistrzu, jak pan to mówił, że to Boże ciało, to są zdjęcia, tutaj mam takie świeżutkie, nie? Wczoraj. I to jest zdjęcie z przedwczoraj. To pan dołączy to wszystko, oczywiście fotografię, żeby pan to wszystko zobaczył. Więc jeszcze raz zwracam się z taką interpelacją, żeby po prostu pan, panie burmistrzu, tutaj dla pana prezesa znalazł jakieś tam sposoby, dopomógł, powiedzmy, w tym, żeby to miasto było czyste. Bo no, to nie są moje tylko wymysły. Mieszkańcy nasi się zwracają do nas, do radnych. No, po prostu, żebyśmy jakoś interweniowali. I tak samo jeśli chodzi o wykaszanie traw. Tutaj pan prezes wspomniał o tym, że są takie miejsca, które nie były do tej pory obsługiwane, ale są też takie miejsca, które do tej pory były obsługiwane, a nie są. I tak poprosiłbym pana później ewentualnie o to, żeby pan sprawdził na przykład na ulicy Kwiatowej naprzeciw posesji numer 2. Tam jest trawa wielkości 1 metra. To jest odcinek po prostu pomiędzy ulicą a prywatną posesją. Nie wiem, czy to należy do nas, do miasta. I podobnie jest zresztą tutaj, jeśli chodzi o nasz Plac Wolności. Państwo przejdźcie się od strony Polo, zobaczycie, jak wygląda tam. Nie wszystkie są rośliny, tam są też pokrzywy. No, znaczy, powiedzmy, kwiaty, nie roślina też jest, pokrzywa też jest roślina. Dobrze, ja tak szybciutko tylko. Jeszcze od dłuższego czasu, panie burmistrzu, na Placu Zabaw mówimy o tym tak zwanym cyplu, gdzie te chwasty były wycięte. Drzewa. A, no dobrze. Tam po prostu brak jest oświetlenia. I to spowodowało, że ten brak oświetlenia jakby rozochocił, no, wandali, tak trzeba to nazwać, i zostały zniszczone też ogrodzenia pod tymi wiatami. No bo w tej chwili na przykład nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, na monitoringu sprawdzić, no bo z powodu braku oświetlenia. To już jest dłuższy czas, kiedy to oświetlenie nie działa, więc bardzo bym prosił o to, żeby to jak najszybciej naprawić. I tutaj tak jeszcze powrócę na chwilę, bo przed sezonem tym wakacyjno-letnim rozmawialiśmy na temat tego przejścia. Tu już pan mówił o tych dokumentach, że wszystko jest gotowe. Czy to będzie realizowane jeszcze w tym roku, czy to trzeba jeszcze poczekać na jakieś tam załatwienie formalności?
Teraz jeszcze jest coś takiego, że przy ulicy Targowej, kiedy była budowana nowa droga, tam był taki parking zrobiony i wysypany tłuczeń. Ten tłuczeń został zebrany, no być może na potrzeby drogi. Tam jest taki dość spory ubytek, czy to będzie po prostu uzupełnione. Zdjęcie tutaj też, panie burmistrzu, dołączam do interpelacji. I to będzie już ostatnia interpelacja, ponieważ są ulice w Czarne, panie burmistrzu. No myślę, że chyba producenci amortyzatorów mogliby testować swoje nowe wyroby na nich. I taką po prostu ulicą jest niewątpliwie ulica Dolna. Nie wiem, kiedy pan tam ostatnio jechał, wczoraj. Ale i wczoraj przetestował pan samochód? Jest paskudna bardzo droga, ale pamiętajcie państwo, ja przepraszam, że wtrącam się, ale jeżeli nie zapiszemy tam większych środków, to my będziemy rocznie dokonywali rozumiem tej drogi. Panie burmistrzu. I tu bym chciał jednoznacznie powiedzieć, ja wiem, że to jest obowiązek gminy, ale wolałbym zainwestować nawet 30 tysięcy, żeby nie powracać rocznie do tej drogi. No nie mówimy tutaj od razu o tym, żeby położyć jakiś asfalt, ale jakieś rozwiązanie trzeba po prostu tam znaleźć, choćby w postaci, nie wiem, wyrównarki i jakiegoś tłucznia, no żeby tak nie wyglądało to, jak to wygląda, bo to jest jednak spora grupa ludzi, którzy tam dojeżdżają. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ktoś z państwa jeszcze w interpelacjach? Bardzo dziękuję za tak sprawne przeprowadzenie tego punktu, chociaż wyjątkowo jestem pełen podziwu, że na tak przygotowane, panie przy interpelacje, łącznie z dokumentacją fotograficzną. Szanowni państwo, punkt wolne wnioski, bardzo proszę. Pierwsza rzecz tutaj, nie wiem czy wszystkim się to będzie podobało, ale chciałbym po prostu burmistrzowi, może rozszerzuję, chciałbym burmistrzowi bardzo podziękować. Znaczy, jedną z pierwszych interpelacji, którą składałem na wejściu w tę kadencję, to była kwestia posterunku policji. Tutaj trzeba powiedzieć, że burmistrz dosyć tak i odważnie, i elastycznie. Odważnie, jak na samorządowca, zasygnalizował, że... Znaczy ja prosiłem o takie działania radykalniejsze, ale poszło mocno. To znaczy burmistrz też tam wskazał, że po prostu nie przedłuży do września, jeżeli nie zaczną się roboty, umowy z posterunkiem policji na terenie urzędu. No i jest to, na czym chyba nie tylko mnie zależało, i jest inwestycja za 1 600 000, zdaje się. Z budżetu po prostu państwa. Przy okazji drobna prośba, bo przy okazji budowy posterunku tam znika piaskownica. Tych dzieci mamy mało. Wspólnoty wycofują się z piaskownic. Te dzieci nie mają się gdzie bawić, bo one powinny być ogrodzone, powinny spełniać tam pewne wymogi sanepidowskie, wymiana piasku, chyba chlorowania i tak dalej, i tak dalej. Więc te dzieci nie mają gdzie się bawić. Więc prośba byłaby taka, żeby na tym terenie tutaj przy Moniuszki, który nam zostaje tego placu dla wszystkich dzieci jakby poza przedszkolnym, żeby tam na terenie jakby dało radę, to jest niewielka kwestia. Druga sprawa ze spotkania, w którym uczestniczyłem, pan burmistrz mnie tam zaprosił, to już było chyba z półtora może miesiąca temu. Chodzi o te obozy jenieckie, prowadzący pan Paweł. Tam no, dwie sprawy warto po prostu jakby no, pokonić się im. Apelował o to, żeby teren byłego obozu jenieckiego, możemy to kiedyś w przyszłości rzeczywiście dobrze promować. On pokazał wizualizację z B-52 bombowego samolotu amerykańską, jak ten obiekt wyglądał. Prosił o to, aby po prostu ten teren został, on jest chyba inżynierem rolnictwa, chyba nie przesadził, leśnictwa, przepraszam, więc mówi precyzyjnie, prosił o ten teren, żeby go po prostu wydzielić, to znaczy, żeby w przyszłości na leśnictwa nie robiły tam nasadzeń. Możemy zrobić tam fajną rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje. Również apelował o muzeum publiczne, no troszeczkę tutaj, czy był pan, nazwisko to samo, zbieżność, pan Dariusz Czerniawski, oni mają pewne doświadczenia, izba muzealna, to przejdzie. Słusznie zauważył, że to musiały być etaty zatrudnienia ludzi, a izba muzealna to tylko tam gmina, jakąś tam wodę, prąd, takie rzeczy. I ponieważ czas leci szybko, z mojej perspektywy szczególnie szybko, a za kilkanaście miesięcy będziemy mieli setną rocznicę odzyskania niepodległości, zapewne będzie w Polsce obchodzona uroczyście, no taką małą namiastkę, bo ci ludzie, mamy dużo hobbystów, oni po prostu mówią, że są otwarci i liczą na to, że burmistrz będzie ich rozumiał, mianowicie taką namiastkę, myślę, że nie zdążymy z izbą, chociaż burmistrz tam rzucił jako jedną z alternatyw, tak oczywiście należy rozumieć, budynek dworca,
Tam musimy mieć jakiś kompleksowy pomysł na zagospodarowanie tych budynków, tak ja uważam, ale po prostu czy przy bibliotece, czy przy CCK już jest wielu ludzi, którzy mają świetne zbiory z pierwszej i drugiej wojny światowej, moglibyśmy taką izbę muzealną, bo tak to widzę, po prostu to jest najtaniej, najrozsądniej. Przypomnę, że młodzież, która była pilotowana w gimnazjum, tam troszeczkę błysnęła, że tak powiem, w sensie pozytywnym, i tam był taki pomysł, żeby po prostu muzeum, no tak to wyrażono się, ale raczej możemy mówić o izbie muzealnej, żeby takie po prostu utworzyć. A więc o jakiejś namiastce, żebyśmy po prostu pomyśleli. Od Adama dostałem sygnał na ostatniej komisji, że mieszkańcy Bincza, no tak są średnio zadowoleni z tego, co chce zrealizować IPN. Mówię o pomniku Armii Radzieckiej. Znaczy się tu czuję się zobowiązany jako nauczyciel historii. Ja bym powiedział tak. Niedawno ta wieś obchodziła swoje święto, w sensie po prostu otwarcia gontyny i tak dalej. Trzeba mieć po prostu wyobraźnię i taką, to tak mieszkańcom tak po prostu tutaj proponuję, żeby spojrzeli z tej perspektywy. Odtworzyliście, kościół się zaangażował i tak dalej. Odtworzyliście rzecz, którą właściwie po wojnie została zniszczona, prawda? Własnym sumptem, własnymi środkami, z funduszu sowieckiego. Piękna rzecz. No a z drugiej strony ten pomnik żołnierzy radzieckich zaniedbany. Jako historyk to powiem tak. W tej chwili trwają tak jakby oceny, co jest miejscem pamięci narodowej. Cmentarz na pewno. Natomiast pomnik, ludzie mają małą wiedzę. Tak naprawdę osadnicy zaczęli się pojawiać tutaj od 1947 roku i ci ludzie po prostu tak średnio wiedzą, jak to naprawdę było. Nieprzypadkowo, mimo że wojna skończyła się w maju 1945 roku, wojska radzieckie stacjonowały tutaj do października 1946 roku. No, od mieszkanki, która mieszkała vis-a-vis, w tej chwili świętej pamięci, to pokazywała mi okno, z którego wyrzucono na pierwszym piętrze ulicy Złotej męża, który próbował uchronić żonę przed gwałtem Rosjan. Matki smarowały dzieci fekaliami, żeby dziewczynki, nie zawsze kobiety, żeby ochronić przed gwałtami. Może nie w takiej skali jak w Niemczech, ale prawda jest taka, że w 1946 roku no bardzo dużo dzieci i u nas, które na naszych ziemiach w tej chwili, które urodziły się, to się urodziły po prostu działać. No, żołnierz radziecki, powiedzmy sobie, taka jest po prostu prawda. Więc żebyśmy to mieli, my chronimy nasze obiekty. Paweł tam troszeczkę jako młody zaszalał, bo powiedział, że przez 25 lat, cenię go bardzo, że przez 25 lat nic nie zrobiliśmy, ale w kadencji pierwszej, który byłem, burmistrz podjął temat, PGM wyremontował, pan tutaj prezes może potwierdzić, na miarę naszych możliwości, trzy cmentarze, polski, ten jeńców różnych i radziecki. Mój uczeń, nie będę wymieniał nazwiska, ale chwała mu, opracował grafikę parę lat temu, po prostu przy Stalagu 2B. Ksiądz z młodzieżą ponadgimnazjalną uczestniczy przed świętem zawsze na zmarłych w sprzątaniu tego miejsca, więc musimy po prostu pewne rzeczy rozgraniczyć. To jest element naszej kultury. Cmentarze, tak? A to jest dyskretna sprawa. Rosjanie mają prawo, myślę, że 600 tysięcy ich ludzi tutaj przy wkroczeniu do Polski. Wezwalania zawsze byłem ostrożny z tym. To była najkrótsza droga do Berlina po prostu i przez Polskę najłatwiej było im iść. A potem tutaj zostali, wywozili. Więc musimy pamiętać, że to jest delikatna sprawa. Pomnik jest zaniedbany i no, dbajmy o cmentarze tych żołnierzy. To jest po prostu element. Takie dla uświadomienia też mieszkańców, bo Adam mnie tutaj jakby wywołał troszeczkę. Chciałem to powiedzieć. Dziękuję. Jest teraz okres jesienny, zbliża się. I chodzi mi o bezpieczeństwo, a głównie o oświetlenie. Nasze lampy włączają się dość późno, to znaczy one są w kilku miejscach, na kilku ulicach włączają się, różnie włączają się. Niektóre są sterowane zegarami takimi starymi, które normalnie chodzą. Niektóre są sterowane zegarami astronomicznymi. I chodzi mi o to, żeby przy negocjacji z firmą Energa Oświetlenie wymienić te zegary na zegary zmierzchowe. Będziemy wtedy, bo godzina powiedzmy 20 w sierpniu, a godzina 20 dzisiaj we wrześniu, pod koniec września, to już nie ta widoczność. Głównie chodzi o ulicę Kościuszki. Na tej ulicy są zlokalizowane przejścia dla pieszych. Pojazdy dość szybko jeżdżą. I wiecie Państwo, że tam były nawet śmiertelne wypadki. I to światło naprawdę włącza się dość późno. I należałoby tu, Panie Burmistrzu, przy tych negocjacjach z Zakładem Energetycznym
jeśli tutaj, ja też bym, gdyby była taka możliwość, moglibyśmy uczestniczyć jako, powiedzmy, podpowiedzieć. Ci panowie dokładnie wiedzą, bo w tej chwili my rozliczamy się i ryczałtem płacimy za zużytą energię. Dlatego zakład energetyczny ma interes jak najpóźniej włączyć i jak najszybciej wyłączyć, dlatego że oni płacą za energię. My płacimy ryczałtem za zużycie tych, załóżmy za całe oświetlenie miasta. I właśnie mam taką prośbę, żebyśmy spróbowali z zakładem energetycznym wynegocjować, że latem może się to wcześniej wyłączać dużo, nie musi się tak wcześniej włączać, a zimową porą, żeby to włączenie następowało dużo wcześniej. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Janusz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Może wyda się to trochę dziwne, ale ja chcę nawiązać do placu zabaw dla dzieci. Żebyśmy się zastanowili nad zakupem urządzeń na wiosnę, bo te drewniane jakby, ja wiem, że one z początku ładnie wyglądają, ale teraz potrzebują dużo nakładu, bo co chwila gdzieś tam rodzice zgłaszają, że tam gdzieś następuje zgnicia tych belek, stają się niebezpieczne, to naprawa trwa tam kilka dni, dzieci tam chodzą i zastanówmy się nad tym, że na wiosnę, żeby nie remontować, tylko po prostu sukcesywnie wymieniać te urządzenia na plastikowe, które są na pewno są trwalsze, mocniejsze, no takie wybrać urządzenia, żeby to po prostu zamieniać. Ja wiem, że to kiedyś był boom na to drewno, że to ładnie wyglądało, ale po dwóch latach, pomimo impregnacji tego drewna, ale i tak to ulega na powietrzu wielkim zniszczeniu, tak, że to jest nieuniknione. I zastanówmy się, bo to już sezon jakby zabaw się dla dzieci powoli kończy, ale na wiosnę, czy jest sens inwestowania, remontowania, wymiana większości tych belek, czy nie będzie nas lepiej stać kupić nowsze i trwalsze plastikowe, które dłużej wytrzymają. W imieniu moich mieszkańców dziękuję panu. Pan jest kapitanem, jak to się mówi, swojego zespołu przy składaniu projektu odnośnie budowy biblioteki w miejscowości Wyczechy, tak? To pan też dał zielone światło urzędnikom, którzy mogli nad tym pracować, tak? Czyli tym wszystkim, którzy pracowali nad tym moim projektem, nad naszym mieszkańcem, dziękuję z góry w imieniu mieszkańców i swoich, tak? Sukces. Dziękuję bardzo. Janusz, bardzo proszę. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, pierwszy wniosek dotyczy budżetu obywatelskiego. W tym roku już były składane wnioski na 2018 rok i problem dotyczy terminu, bo było do połowy sierpnia i wiele osób sygnalizowało, że właściwie przegapiło ten termin, dlatego że to jest okres urlopowy i taki wniosek, żeby w następnym roku ten termin składania był do września, do 30 września. No tak, żeby no 15 sierpnia czy tam 16 sierpnia, połowa sierpnia, naprawdę wielu mieszkańców gdzieś wyjechało, przyjechali i dowiadują się, że to już jest po terminie. No ale ten, mam nadzieję, że na 19-20 dalej będziemy w tym uczestniczyć, także myślę, że to jest do poprawienia. I jeszcze dwa wnioski dotyczące właściwie do pani skarbnik, do pana burmistrza. Na pewno trwają już prace nad budżetem na 2018 rok i ja tu chciałbym oficjalnie złożyć takie dwa wnioski do budżetu. Pierwszy w imieniu mieszkańców ulicy Zielonej. Dokumentacja techniczna była zrobiona w 2017. Ja wiem, że to jest już w wieloletniej prognozie finansowej. Dzisiaj przegłosowaliśmy ewentualnie, że jeżeli będzie schetynówka, to będzie dofinansowanie. Ale oficjalnie zgłaszam wniosek, żeby pieniądze były zabezpieczone w 2018 roku, no, roku na przebudowę tej drogi. Panie Januszu, proszę. Państwo przegłosowaliście dwa wnioski, to znaczy jeden wniosek był, że jeżeli dostaniemy dofinansowanie na ulicę Sowieckiego i Wojska Polskiego, to jedna inwestycja i Państwo przegłosowaliście już, że te 400 chyba na zielono, to jest zostało przegłosowane bez względu na to, czy wniosek na schetynówkę, czy przepraszam, na rozwój dróg lokalnych. Tak, ja wiem. I drugi w imieniu też mieszkańców ulicy Południowej. No, dzwoniła do mnie pani, mieszkańcy są naprawdę zdesperowani na temat tej drogi, wielokrotnie rozmawialiśmy i proszą o podjęcie jakichkolwiek działań, żeby ruszyły prace związane właśnie z przebudową tej drogi. Już nie będę używał argumentów, które wszyscy znamy, że to nie tylko problem dotyczy tych mieszkańców, ale nas wszystkich korzystających z dróg i wniosek składam, ażeby w budżecie na 2018 roku znalazło się zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji.
oraz jeżeli by się udało w 2018 jakiś wstępny etap prac, może była taka sugestia, może nie wiem, czy to jest możliwe, na przykład wykonanie chodnika, bo tam nawet chodnika nie ma, żeby w okresie tym zimowym, jesiennym, żeby po prostu można było przejść. A więc wykonanie zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji oraz jakiś wstępny etap prac na ulicy Południowej. Dziękuję. A o, tak króciutko tylko, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. No ja tak tylko króciutko do tej wypowiedzi pana burmistrza, bo pan burmistrz dzisiaj był jakiś taki rozgoryczony we wcześniejszych swoich wypowiedziach, kiedy pan mówił o jakichś ripostach, o takich tych i pan to gdzieś tam chowa, ukrywa i tak dalej. Ale przecież tak, to trzeba powiedzieć, co trzeba powiedzieć i tyle, nie? A te interpelacje jak były, tak i będą składane, bo przecież pan wie o tym, że taka jest nasza rola. No tylko u tego Kim Jong-una tam wszyscy mają jednakowe zdanie. A u nas każdy myśli, co myśli i ma prawo chyba powiedzieć, jeśli pan chce jakąś ripostę do moich tych interpelacji, to bardzo proszę, panie burmistrzu, tak? No jeszcze tylko chciałem powiedzieć, panie burmistrzu, no bo pan takuje o tym dachu tam na tym Orliku, że to w przeciągu 2 lat się zepsuł, on się mógł zepsuć w przeciągu 1,5 roku, pół roku, miesiąca nawet, bo to takie rzeczy się dzieją, to jest normalna sprawa i no przecież i za pana coś się robi i będą później pana pewnie kiedyś krytykować i w poprzednim też pan burmistrz też robił, też oddawał do użytku różne sprawy, różne projekty i tak dalej, także myślę, że tak chyba byłoby dobrze, jakbyśmy się zawsze łapali za ręce. Nie wiem, czy to interpelacja nazwać, ale taka informacja dotyczy fragmentu chodnika ze schodami do ulicy Parkowej za budynkiem ulicy Ogrodowej. Miałem deklarację ustną na wykonanie tegoroczne prac z puli wydatków bieżących na drogi. Jestem świadomy uwarunkowań nagłych przesunięć wobec potrzeb w nawiasie radiowo z policji i innych pojawiających się dodatkowo, więc proszę o ponowne uwzględnienie tych prac jesienią bieżącego roku po zwrotach z funduszu sołeckiego. Kalkulowany koszt robót to około 5-7 tysięcy na chodnik oraz wyeliminowanie murka uciążliwego latem dla ulicy Ogrodowej. Spożywanie alkoholu, chodnik jest przejściem do wiaty z odpadami dla bloku ulica Złota 3, dzieci idących do szkoły i wszystkich mieszkańców powszechnie z niego korzystających. Aktualnie to przejście jest w opłakanym stanie, a wspólnota była zmotywowana do wykonania polgruchowego parkingu z własnych środków Złota 3 na własnym terenie. Przewrócenie się pieszego na wystających płytach, szczególnie zimą na terenie gminnym, może spowodować uszkodzenie ciała i roszczenia wobec gminy. Z poważaniem działających, z upoważnienia mieszkańców bloków, pan Piotr Balcerowicz. No tutaj istotnie wszystko teraz będzie zależało od 15 września i kolejnych, kiedy wpłyną odpowiednie środki. Dzisiaj mamy no trochę inne problemy, chociażby z zestawem w Krzemieniewie i nie mogę tutaj obiecać i złożyć żadnej obietnicy, że to będzie zrobione. Jedynie mogę powiedzieć, że ten murek zostanie rozebrany, bo to jest do zrobienia. A żartobliwie wspominając wypowiedź pana Piotra, to chyba już skończył się czas składania interpelacji, bo pan Piotr obiecywał, że już nie będzie składał interpelacji, bo już wszystko zostało w drugim roku wykonane na jego prośbę. Tak mówił, tak. Powiedzmy sobie prawdę. Jedna inwestycja 60 tysięcy. Następna inwestycja razem 13,5 tysiąca, wyliczona bardzo, bardzo dokładnie. Teraz chodzi mi o dwie drobne rzeczy, które mieszkańcy sygnalizują w trakcie, więc ja muszę jako radny reagować. Wyliczyłem burmistrzowi, burmistrz mówi, że wylot ulicy Lipowej. Poprzednia ekipa dała mi materiały, że to zostało zrobione, a tam nie zostało nic tknięte. I dopiero jak powiedziałem, że jest lipna, to dwie trzecie tej drogi zrobiono. To jest droga, gdzie mieszkańcy będą zadowoleni, jak z tych... Znaczy pierwotnie to chcieli, żeby tam stłuczenia coś zrobić, na tej pozostałej jednej trzecie. Wylot do ulicy Marszałkowskiej. Tak naprawdę pan Marek mi podsunął dobry pomysł, żeby z części Jung, to jest już w tej chwili wiem, że to jest kwestia 2000. A burmistrz mi powiedział, już tak mamy być szczerzy, że po prostu to w następnej kadencji zrobimy, tylko że jak zrobimy z Polbruku, to będzie kosztowało to 40 tysięcy. Ja proponuję wykonanie roboty, z której mieszkańcy będą zadowoleni, za 2000. Powiedziałem, że
moje inwestycje wszystkie i tak będą poniżej 100 tysięcy. Jak ktoś stracił pamięć, to przypominam. Natomiast podnoszę ręce na wasze inwestycje. Ościcha nie ma, bo on byłby zaskoczony. Bo, znaczy zaskoczony, on jest zadowolony, bo on nawet nie przewidział, że prostowo będzie miało inwestycje za prawie 2 miliony, prawda? Droga plus... Popatrzyłem sobie, w ogóle nie mam wątpliwości, że z tych 15 radnych to mój okręg jest chyba najmniej pieniędzy albo jeden z najmniej wydanych. Natomiast jak tak popatrzyłem na warunkowo 82 mieszkańców, 71 już tak leciwych, 11 dzieciaków, mniej niż w innych gminach, proporcja młodzieży. I za kilkadziesiąt lat tam będzie może mieszkało kilkudziesięciu mniej mieszkańców. Ale robimy, ja podnoszę za to ręce. Podnoszę ręce za Mariusza, ponad 300 tysięcy. Tu była propozycja przed komisją w okręgu na prawie 2 miliony w ostatnim roku wyborczym, więc mierzmy wszystko właściwą miarą. W końcu mieszkańcy do mnie mówią, wie pan co? Mieszkaniec, który nie ogląda kablówki. Mówi, czy pan jest w opozycji? Ja mówię, niekoniecznie. Czy pan głosuje przeciwko burmistrzowi? Ja mówię, niekoniecznie. To wie pan co? To niech pan przejdzie do opozycji, to dla te parę... Ale inny mieszkaniec miał lepszy pomysł, żeby zrobić po prostu miesięcznicę przed urzędem. Po prostu będziemy pikietowali. Błaszczak by ogrodził i byśmy zamontowali. No panie Piotrze, pan głosował przeciwko pewnym działaniom proponowanym przez burmistrza i to możemy odnaleźć i się wstrzymywał, więc myślę sobie, że tutaj dla dobra ogółu wszyscy działamy i myślę sobie, że szanowni państwo, powoli trzeba uświadamiać sobie, że już właśnie nie będziemy mieli przydzielić w następnym budżecie. Tak naprawdę myślę sobie, że ten budżet już 1 grudnia powinniśmy uchwalić, bo wszystko jest ułożone, ustalone i tylko możemy mieć, nie wiem, trochę drobnych typu jakiś tam minimalnej i nic więcej. Pozwólcie, że jeden wniosek krótki, pani Jagodo, proszę zapisać, bo to jest też ważna sprawa. W przyszłym tygodniu proszę umówić radnych i pana Szowskę, żeby doprecyzować sprawy lamp. Ja bardzo proszę państwa radnych, że na jakąś umówioną godzinę, niech to pewnie godziny urzędowania, wszyscy ci, którzy są zainteresowani, żeby dokładnie byli świadomi, gdzie poszczególne lampy mają powstać, żeby to było doprecyzowane i rozumiem, że temat kończymy. I to proszę w przyszłym tygodniu zrobić. Szanowni państwo, z uwagi na to, że porządek obrad dobiegł końca, mam przyjemność zamknięcia 45. sesji Rady Miejskiej w Szardem. Dziękuję wszystkim serdecznie.